Dzień dobry, kochani, witajcie. Witajcie w nowym filmie. To bardzo brzmi dziwnie. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Marta here. Today's video is gonna be all in Polish, as I promised. Jak wiecie, film będzie tylko i wyłącznie po polsku, no chyba, że gdzieś wrzucę jakieś tam słowa, tak jak teraz na początku. I think I just need a little bit of an explanation that yes, we have tons of Polish subscribers here, fans on this channel that... Being Polish and being proud to be Polish, I think it'd be lovely to actually have a chance to maybe make at least one video in the history, or maybe more, who knows, but definitely the first one in Polish languages. So I hope you won't mind it. I hope I'll be able to turn on some subtitles. I don't know, I'm gonna try it. So without any further ado, I'm gonna wrap up it here with English and turn into my Polish language. Apologize to those who maybe not be the most happy, but I hope the process is not going to be that difficult to follow. Moi drodzy, przerzucam się na polski już całkowicie, chociaż nie wiem, czy będzie to tak w 100% możliwe. Postaram się bardzo. Musiałam troszeczkę wyjaśnić na początku, jak to jest, że będę mówić po polsku. Nigdy się nie zdarzyło, żebym nagrała po polsku. Właściwie nigdy nie mówiłam po polsku w filmie, więc... będzie to bardzo dziwne. Na pewno będzie brakować mi słów, na pewno będzie mi brakować zwrotów i będę pewnie korzystać z jakichś angielskich słów. Tutaj mamy dziennik, bo to właśnie będziemy dzisiaj robić. Kartkę z dziennika, z żurnala. Tak ciężko to po polsku powiedzieć. Art journaling sounds po prostu troszeczkę lepiej. To brzmi art journaling niż żurnalowanie, ale może nawet trzeba się przyzwyczaić. Obiecałam ten film już tak bardzo dawno temu i tak szczerze mówiąc, honestly, bardzo chciałam też zrobić taki film po polsku, więc myślę, że będzie to takie miłe zaskoczenie dla wszystkich tutaj polskojęzycznych gości. Witam Was bardzo serdecznie. Dostaję mnóstwo komentarzy polskich, chociaż myślę, mam poczucie, że może jest Was znacznie więcej tutaj na kanale niż to się wydaje, ponieważ komentarze owszem są po polsku, ale nie aż tyle, ale sporo, tak czy siak sporo. Kiedyś tego w ogóle nie było, muszę przyznać, że polski pojawiał się tak rzadko, że był to taki ogromny treat dla mnie, takie zaskoczenie i takie szczęście, że właśnie wow, po polsku ktoś zostawił komentarz. Jest to fajne czytać, naprawdę. I coraz częściej te polskie komentarze się pojawiają. Jest ich sporo, ale myślę, na tak duży kanał mogło być pewnie więcej. Zastanawiam się, ilu Was jest i naprawdę byłoby chyba najcudowniej prosić Was o to, żebyście zostawili w sobie ślad, powiedzieli cześć, skąd jesteście, jak długo oglądacie mój kanał, bo jest to taka wspaniała możliwość zrobić to dzisiaj po prostu. Może, jeśli okaże się sukcesem ten film, jeśli podzielicie się tym filmem ze swoimi znajomymi na social mediach i okaże się, że jest Was więcej, że potrzeba na polskie filmy ode mnie jest wielka, nie wykluczam może. Pamiętam, ktoś nawet zasugerował, dlaczego nie otworzę kanału po polsku. Prawda jest taka, że angielski dociera do znacznie większej ilości ludzi. Po prostu, po ludzku. Wszyscy, większość rozumie, jeśli nie mówi, to przynajmniej rozumie po angielsku, więc jest to zdecydowanie prostsze. Poza tym ja na co dzień w domu mówię po angielsku, ale z przyjaciółmi tutaj Irlandia, gdzie mieszkamy, jest anglojęzyczna, więc oczywiście, że mówi się po angielsku. Nasze dzieciaki mówią po angielsku, więc tak. To tak strasznie dziwnie mi się teraz prowadzi ten film i I was just saying how strangely it is to actually speak Polish because it feels so out of my comfort zone completely. Mam nadzieję, że nie zapomnę o niczym w trakcie nagrywania, bo nagrywam teraz, w tym momencie, zupełnie bez planu. Tak po... O, wrócili do domu Hania i tata. Tak bez planu i możliwe, że będę musiała skończyć właśnie. Tak czy siak, łączę dwie kartki klejem, ponieważ sklejam je, ponieważ lubię pracować na kartkach, które są dosyć grubawe, żeby nie było żadnych wrinkles, czyli żadnych... O, little bomb is coming back. Nie lubię, kiedy się tutaj kartka tak mi właśnie ten... No, nie wierzę, dopiero zaczęłam nagrywać, ale to zwykle tak bywa z tym naszym małym szkrabem. Po środku damy taśmę i najlepiej by było użyć może washi tape albo właśnie masking tape. To jest taka taśma... Look at my bike. I see your bike. Why didn't you bring a bike here, Hannah? What happened there? It's drawing like a chocolate and it's drawing my bike. Someone drew on your bike? On no, your seat? Lucy.
Lucy did. Who is Lucy? It's at the hill. Big hill. Oh, at the big hill. And you're going back there? No. Okay. Because maybe they're drawing up with the chalk. Dobrze, to może po polsku coś. Czyli kredą porysowały ci rowerek, tak? Lucy. Tylko Lucy, dobrze. No więc Lucy porysowała na rowerku. Tak czy siak, będziemy... Chyba muszę jej pomóc się wydostać stąd, bo ma rowerek. I'll help you. No, there you go. Take your time, Hannah. Mind my lamp, please. Co, gdzie skończyliśmy? Mam tutaj taką sobie taśmę. O, ta jest fajna. Może ten kolor będzie fajniejszy. Nie, może ten jednak. To jest taka taśma, chyba to się mówi painter tape, czyli taka masking tape, jak się robi malowanie ścian, tak myślę sobie. Zawsze daję jakąś taśmę do środka, czy to właśnie washi tape, czy to właśnie taka masking tape, czyli taśma taka właśnie do malowania ścian, bo zwyczajnie w świecie wtedy nie przerzuca się kolor, nie wchodzi kolor pod kartkę, nie przechodzi na drugą stronę. To jest tak troszeczkę dla bezpieczeństwa, troszeczkę, żeby strony nie wypadły, bo zdarzyło mi się rzeczywiście, że strony z dziennika uciekały mi, bo po prostu się rozrywały, bo było za dużo mediów dodanych. Więc tak już nauczona doświadczeniem zawsze dodaję. Poza tym wiecie co, to nie jest takie brzydkie wcale. Ja lubię. Ja myślę sobie, że to tak naprawdę fajnie wygląda. Czasami można to naprawdę uznać jako taki dodatkowy element, like interesting feature, taka interesujący dodatek. Takie wciskanie chyba słów po angielsku będzie tutaj po prostu nierozłączne w dzisiejszej naszej pogadance. Zastanawiam się naprawdę, ilu was tutaj jest z Polski, jak długo oglądacie, czy oglądacie wszystkie filmy, czy tylko część, czy długo, czy od dawna. To jest tak zawsze wspaniale wiedzieć o takich rzeczach. Wydaje mi się, że zaczniemy. Oczywiście postanowiłam wybrać do art journalingu moje absolutnie ulubione papiery od ITD. Jestem przekonana, że znacie doskonale tą firmę. Są to nie tylko wspaniali ludzie jako firma, ale również piękne, wieloletnie już papiery. Przez wiele lat firma istnieje. Oj, od naprawdę, jak ogląda się, jaki przepiękny wzrost tej firmy, jeśli chodzi o twórczość, jak firma, ale mi ciężko to po polsku mówić, chodzi o to, że firma się tak cudownie rozwija, to widać od najstarszych wzorów do dzisiaj, jak wiele się zmieniło, jak fajnie idą z trendami, jeśli chodzi właśnie o followingowanie takich art journaling trends, bo rzeczywiście pamiętam, kiedy zaczęłam używać Rice Papers w art journalingu, nie było to w ogóle znane. Chyba tego nikt nie robił. Może się mylę, może jestem taka super nieskromna, ale naprawdę pamiętam, jak użyłam, oj, wiele lat temu. Prawdopodobnie jestem w stanie znaleźć projekt, który był robiony wtedy, naprawdę dawno temu, i właśnie gdzie użyłam po raz pierwszy Rice Papers. Wydaje mi się, że nikt wtedy tego nie robił, więc było to taką jakąś nowością, czymś takim niezwykłym. I od tamtego momentu zawsze używałam, i nie było to popularne, bo wydaje mi się, że nawet sama firma ITD wtedy dawno cały czas skupiała się na decoupage. Jakoś tak nie do końca jestem przekonana za tym elementem w tym momencie, więc go tak troszeczkę odłożę na bok jakby. Tak mi się wydaje, może mnie poprawcie, ale na pewno, jeśli nie byłam pierwsza, to byłam jedną z pierwszych osób rzeczywiście używającą stricte rice papers, ryżowych papierów do art journalingu, i bardzo to lubię, naprawdę. Jest to takie cudowne, chociaż teraz troszkę się przerzucam na tissue paper i też uwielbiam ze swoich własnych wzorów, ale myślę, że miłość do rice paper się nie zmieni po prostu. Obiecałam sobie i mówiłam, że właśnie zrobię film z polską firmą, może zrobimy jakieś inne papiery, jeszcze dodamy może jakiś polski akcent, nie rice paper, tylko elementy jako focal point, jako taki coś na front. Myślę, że coś możemy skombinować, coś zrobić, jakieś... Szukam mojego klipa, który mi tu pomoże, bo strasznie mi tutaj się ten otwiera. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś fajny focal point, jakiś taki coś, co może stanowić. Chociaż, kurczę, no same teraz papery tutaj są tak pięknie dobrane. Zobaczymy, jak to wyjdzie wspólnie, że może focal point nie będzie wcale potrzebny. No zobaczymy. A może użyjemy z czegoś z moich papierów.
Zobaczymy. Jak zwykle tak gadam, a nie mam tu żadnego picia dzisiaj, ale skoczę najwyżej. Tak gadam. Uwielbiam do was gadać, uwielbiam gadać po angielsku, uwielbiam opowiadać o tym, jak nagrywam, co robię, co się dzieje i wiem, że ludzie lubią tego słuchać i to takie jest jakieś fajne. To już tak się stało taką częścią mnie, że właściwie tak troszeczkę czuję się momentami jak w Big Brotherze, kiedy nagrywam te filmy z naszego domu czasem, jakieś vlogi z naszej pracy. Ostatnio mieliśmy nawał orderów, zamówień, ponieważ sklep był zamknięty przez 2 miesiące. Jak otworzyliśmy, to po prostu jakieś szaleństwo było. Dostaliśmy 6 razy tyle zamówień, więc z bycia bardzo quiet i takiego, że żeśmy mieli taki fajny chill, stało się tak, że żeśmy zostali zawaleni w jeden dzień chyba 100 o zamówień w pierwszy dzień otwarcia i to było tak wow, Boniu, co my zrobimy z tym? I do dzisiaj jesteśmy nieodkopani z tych zamówień, ale życie idzie dalej. Nie można tylko i wyłącznie zajmować się pakowaniem, bo to oszaleje człowiek, więc trzeba też przyjść tutaj do stołu i coś potworzyć. Tak czy siak, jeśli nie znacie moich filmów i pewnie wygłaszacie głos, bo nie rozumiecie, co ja mówię, tak ja właśnie gadam zawsze, jak taka Katarynka faktycznie. Mamy takie piękne tutaj background ideas, widzicie, to jest takie super, bo to jest takie bardzo basic. My taki dzisiaj basic page robimy, taką naprawdę taki trial, gdzie mamy takie po prostu prostsze rzeczy, czy coś, co nam, coś, co nie jest po prostu trudne w osiągnięciu. Chciałabym, żeby tą stronę z dziennika każdy był w stanie zrobić. Troszeczkę abstrakcji, troszeczkę nie. Zobaczymy, co to będzie. Który z tych budynków byłoby świetnie użyć? Myślę sobie, że może ten, ponieważ te kwiaty są w podobnym kolorze, a chciałabym może troszkę tych kwiatów też użyć, więc zobaczymy. Przygotujcie również flat brush, która będzie do gesso, transparent gesso będziemy potrzebować. To sobie przygotujcie. Chyba... Aha, może tak zrobimy, już wiem. To ciężko tutaj się rozpoznać. Uwielbiam papiery itd. Absolutnie uwielbiam. Po prostu od wielu, wielu lat używam. Chciałabym częściej, wiadomo, ale to są różne sytuacje, różnych innych rzeczy używam, ale kocham. A te najnowsze papiery, których nie posiadam, ale na pewno zakupię, te wszystkie takie bunnies z ciałkami. To bardzo fajne jest, bo ja robię dokładnie taką samą kolekcję, ale to już od wieków nie mogę je skończyć. Moje Papers. Spróbuję znaleźć i się ogarnąć, gdzie to jest. Robię coś bardzo podobnego, inne, ale też gdzieś w tą mańkę, ponieważ mam, już wyszedł nasz scrapyard, który jest bardzo dziwnym takim. Scrapyard to jest właśnie taki metal pieces, takie bardzo dziwne rzeczy, jak ludzie z metalowymi ciełami, czekaj, bodies, z takimi właśnie, że mają ciała takie dziwne, a teraz pracuję i kończę już takie baby, takie dolls, paper dolls z animals i właśnie że zwierzęta i właśnie ciałka ludzi i to jest takie cute, ja to tak bardzo lubię i to jest fantastyczne, więc jakby ostatnio nie wiem, co teraz się dzieje tam, bo nie sprawdzałam, ale ostatnim razem jak sprawdzałam, to właśnie były takie przecudowne, przefajne króliki z ciałami, w ogóle kocham, uwielbiam miłością pierwszą, naprawdę, naprawdę, myślałam, że je zamówię na ten film, ale nie zdążyłam. Czas po prostu to jest jakieś absolutne szaleństwo. Ja nie wiem, czy wam też tak czas ucieka między palcami. To jest coś niesamowitego. A, przepraszam, nie spowiedziałam. Moje ręce. Po prostu kocham jeździć na rolkach, moi drodzy. Noście kask. Miałam kask, dlatego wszystko jest dobrze. Ale rypłam tak z całej siły, z całym impetem. Uwalnałam się w głowę tak samo i zdarłam sobie bark. Nie, barku nie zdarłam. Zdarłam kolana, bark uderzony, bluza poharatana, twarz i właśnie knuckles, czyli chyba to są knuckles, czyli ręce. Uważajcie. I was just saying that I have been on my roller skates and the accident happened. I fell, lost my control, but I had my helmet, so have her helmet always, always, no matter what. Nie wiem, ile osób będzie tego słuchać po angielsku, tego mojego gadania, bo to troszeczkę dziwnie pewnie brzmi, taki trochę po japońsku prawie, że film, prawda? Ale może ktoś tam będzie chciał oglądać. Zobaczcie, jak to będzie cudownie to się prezentować. Mam nadzieję, że tu jakiś taki mix zrobimy. To tak sobie myślę, zobaczcie, jak te kolory tutaj będą współgrały. Więc co ja mówiłam? Nie wiem, co ja mówiłam. Czasami mam tak, że właśnie gadam. Miliard myśli mam na minutę, wiecie, ale to miliard. Chcę tak wiele powiedzieć, a szczególnie tak wiele chcę powiedzieć, a właśnie bateria mi się kończy. Zaraz można nas rozłączyć.
tak strasznie chcę dużo powiedzieć, kiedy dużo tu nie przychodzę często. Czasami nie nagrywam przez 2-3 tygodnie nawet, a potem nagrywam jednym ciągiem w ciągu dnia 3 filmy. To jestem tak stęskniona za gadaniem, bo oczywiście do Łukasza, to tak do męża, to nie mogę tak... On nie słucha, nie chce mu się słuchać tego gadania. On jest w ogóle niezainteresowany, on jest tak totalnie na takiej stopie, na zasadzie business side, czyli on tam załatwia, nie wiem, opakowania do produktów albo wysyłką się zajmuje. Czasem odpisze na maila. Nie jest w ogóle zainteresowany jakąś taką artystyczną stroną, więc oczywiście nie mam z kim za bardzo pogadać. Czasem z Emi, z moją 14-letnią córcią. I oczywiście Hanitka, Hanna też tutaj wpada czasami, jak zresztą słyszycie, jak oglądacie filmy, to wiecie. Naprawdę bardzo was proszę jakieś komentarze polskie, bo to by było takie super słyszeć od was właśnie wasze opinie i tak dalej. A w ogóle polski kanał, ja myślałam o tym, tylko wiecie co, rozhulać polski kanał, żeby on był rzeczywiście słyszalny, docieralny, ciężko jest tak zaczynać od zera, kiedy ten kanał już tak sobie świetnie radzi, więc nie wiem, czy to jest coś, co bym była gotowa zrobić. Może, być może, ale z drugiej strony, wiecie, tak ciężko też pomyśleć o tym, że co bym miała nagrywać innego, jeśli te same potem powielać. Czasami ludzie robią ten sam film i robią voiceover w drugim języku, ale ja nie chcę mieć tych samych filmów na jednym kanale. To jest troszeczkę jakieś takie dla mnie nie do końca, ja to przepadam za czymś takim. I tak sobie myślę, że to nie do końca mój cup of tea jest, no nie? I tak właśnie idzie znów ten mały skarbek tutaj i chyba będę robić przerwę i wrócimy wieczorem, tak myślę. Hi baby, how are you? Have you finished your biking? Yes. Yes, why? Padaj, nie możesz wyjść na dwór. No nie, niemożliwe. A nie jesteś zmęczona? Nie. A troszeczkę? Chciałabyś bajkę? A jak się mówi, Hania? You would like. A jak się po polsku mówi? Nie wiesz? Proszę. No to poproś tatę, może się uda, bo ja wiesz, ja tutaj jestem przy stole, to ja tak nie operuję pilotem, ale może tata, aby coś dał radę. Chyba... I would like. To wiecie co, ja teraz zrobię pauzę, zobaczę co się dzieje w świecie rodzinnym i wrócę do was oczywiście z utęsknieniem, więc do zobaczenia za chwileczkę. Kochani, wróciłam. Zaświecę światełko. Proszę bardzo. Nie jestem pewna, czy wróciłam sama. Zaraz się okaże. Prawdopodobnie możecie... Już chciałam mówić probably. Prawdopodobnie możecie usłyszeć Hanie w tle. Nie wiem, gdzie skończyłam. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co robię. Muszę się tutaj zastanowić. Maluszek śpiewa, oczywiście. Chyba zacznę od po prostu tego takiego wspaniałego budynku, tego focal point, tak, który byłby tutaj sobie. A może tak o go zrobimy i bardziej tak, by sobie tutaj on płynął czy coś, jakoś tak abstrakcyjnie z tymi kwiatkami i tu może coś takiego zrobimy, tak myślę. Powiedziałam, że nie jestem pewna, czy się maluszek tutaj nie zjawi, bo ona jak czasami usłyszy, że coś tu się dzieje, to w jakiś taki magiczny sposób się zjawia. Używam transparentnego gesso do przyklejenia moich rice papers. Uwielbiam transparentne gesso. Jest to wspaniały materiał. To jest absolutnie twój ulubiony przyjaciel, jeśli robisz art journaling. I ja tutaj używam 13 Little Birdie, ale 13 Arts ma świetne transparentne gesso, świetne białe gesso. Mogę ci z powodzeniem polecić. Wiele lat używałam. Nadal używam, tylko mi się pokończyło i mam po prostu inne, tak bym nadal pewnie używała. Ale również zapraszam cię do sprawdzenia Little Birdie. Są naprawdę, naprawdę wspaniali. Jak widzisz, i od dołu, i od góry, zarówno pod spodem, jak i od góry, wszędzie maziam pędzelkiem z transparentnym gessem. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Może sobie tak troszeczkę to skrócę jeszcze bardziej, użyję to w innym miejscu. O, coś takiego może, jakiś taki, o, może tutaj sobie to, o, już takie tuptanie możecie usłyszeć. I to by było na tyle. You here? Can I paint? You can. Okay. Thank you. You're welcome. Because you're painting? I'm gluing down a little bit, yes. Would you like to take part? Yes, yes.
Tak? Dobrze, to musimy ci przygotować, musimy ci, myszko, przygotować twoje krzesełko. A co byś chciała malować? Czego byś chciała użyć? Dobrze. You would like to have your colors to paint. Chciałabyś swoje colors... Dobrze. To Hania będzie mówić po angielsku. Dla English speaking. Hanna is English speaking... narrator. Nie wiem, jak jest po angielsku, nawet narrator. To Hania będzie po angielsku, ja będę po polsku. I będziemy tutaj tak miksować. Hania, which language you prefer? Po jakiemu wolisz mówić? Po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Po angielsku. A wiesz, że jesteś taka cute. No, zaraz ci pokażę, Niuniu. Zobacz, tutaj tak pięknie się układają kwiatusie. Myślę właśnie, gdzie to dać. Wiecie co, może rzeczywiście tutaj podstawię krzesełko i tego bąka małego. Chcesz tu przyjść na krzesełko? Tak? Dobra, to teraz tak, to tutaj sobie musisz usiąść, tylko to jest troszkę za wysoko, poczekaj. Obniżę troszkę. Proszę, myszko. Zrobię troszkę, słuchajcie, miejsca. A czym byś chciała rysować swoimi nowymi kredkami, które dostałaś od mojej koleżanki? No, painting. Nie ma dzisiaj painting, Hania, jeszcze, bo ja tutaj nie mam w tym momencie takiej możliwości. These colors. No, ale ja teraz jeszcze nie maluję. Ty chcesz tymi malować? Tak. No dobra. Zawsze mnie przekabaci. No zawsze mnie przekabaci. I would paint them on the color. Dobra. To czekam, muszę ci przysunąć to krzesło. Muszę w ogóle tu przesunąć wszystko. Nie myślałam, że tutaj się zjawisz, moja droga, ale niech będzie. No to proszę. Tu są twoje farbki, znaczy moje. I twój brush. Proszę, tutaj możesz mieć taki pędzelek. Nie, colorful. Aha, chcesz taki? Colorful. Ale one są wszystkie wielkie, Hania. O, czekaj, może ten, proszę bardzo. I mogę ci posprayować troszkę wody. Ha, gdyby to działało, a troszkę nie bardzo chce działać. Dobra, i karteczkę ci dam, proszę bardzo. Przepraszam, Hania, możesz posunąć się na sekundkę? Proszę uprzejmie. Proszę. Normalnie nie jestem taka miła dla niej. No nie może mi wyjść woda, spójrz, Hanka. Nie chcę mi tutaj, muszę się sprawdzić, czy ta woda będzie pryskać. O, zobacz, ta działa. Ale oprócz tego, Haniuszka, popatrz. Tu ci naleję troszeczkę wody. Okej. Co ja teraz leję? Co tu jest? Woda. Tak, a po angielsku jak się mówi? Nie wiem. Nie ściemniaj. Dobra. Troszeczkę widzicie Hanitkę, troszeczkę widzicie mnie i słyszycie w oddali łkania. Tutaj otworzą... O, Hanitka się wita. Anusia, moja ty. No i jeszcze, kochani, cappuccinko. Cheers. Cheers. Cheers, everyone. Na zdrówko, moi drodzy. Uwielbiam czasami takie cappuccino z paczki. Z takiej saszetki. Jestem na takie dosyć teraz, takie troszkę diecie. Próbuję troszeczkę tak zdrowiej i bez słodyczy. I tak ciężko bez tych słodyczy, nie ups, prawie do kawy. Poszło, nie ukrywam. I ten taki, taka jak to się śmieje, moja cappuccina, jak ja to mówię. Taka, wiecie, taka byle jaka. No to nie jest jakość do końca. To nie jest jakość z knajpki, ale wiecie co? Lubię sobie czasem taką słodszą cappuccinę zapodać, bo wtedy po prostu mam taką substytut takiego troszeczkę słodycza i to jest takie fajne. Zobaczcie, troszeczkę tutaj większy kwiatek, poszedł sobie, przesunę tutaj, troszeczkę większy kwiatek na lewo, troszeczkę mniejszy kwiatek tutaj na prawo, może te po środku damy i to będzie taki też fajny łącznik przypadkowy. Myślę, co próbujemy po prostu teraz tak troszeczkę... Chyba mam konkurencję, słuchajcie. I'm mixing some black color. Good. Miksujesz black color? Bardzo ładnie, bardzo się cieszę. To tutaj mamy, wszystko się dzieje po tej stronie. Myślę, że coś musimy zadziać po tej drugiej stronie, ale zobaczymy. Myślę, że zacznę troszeczkę dodawać sobie tutaj transparentnego gesa również. And this color. Bardzo ładnie, Hania. Wszystkie moje głaszysy ulubione po prostu. Wiesz co, nie, Hania, ja ci powiem tak. Ja zabieram moje głaszysy i dam ci twoje. Proszę bardzo. Bo to są głaszysy, których mamusia nie do końca używa. Proszę bardzo.
I ja ci też te posprayuję, bo tamte to mi tak tutaj wymiksujesz, że będzie wszystko tak jak kiedyś mi tu już raz tak uczyniłaś. Możesz te mieszać, bo to są twoje. Co w jakim sensie? Gdzie mam dać ten kolor? Gdzie? This water here. Hania, już masz wodę, no nie trzeba ci więcej. Poczekaj, podciągnę ci rękawki. I love blue. No wiem, ale ja myślałam, że ty najbardziej to kochasz ten. A pokaż wszystkim, jaki masz tatuaż cudowny. Pokaż, jaki masz tatu. Co to za tatuaż? That's a flamingo. That's a flamingo, tak, bardzo ładnie, proszę. No więc kochani, co my tu robimy, bo już naprawdę czasami ciężko tak się skupić, jak tutaj jest taki maluszek. A akurat Łukasz musi stukać i grzebać coś w tym słoiku. Grzebidło. Grzebidło? Kto to? Kogo tam słychać w kuchni? Tata. I don't see him. Nie możesz go zobaczyć, bo tutaj nas dzieli ścianeczka taka. Ale możemy go usłyszeć, prawda? Tak. Tatę słychać i kolację. A ty już jadłaś kolację? Tak. Co jadłaś na kolację? We're making this color and... Pełna ignorancja mamy, a co? Dobra, no to teraz robimy troszeczkę coś na kontraście do tej strony. Myślę, że byłoby w ogóle wspaniałe jeszcze kwiatka tutaj dorzucić, tylko nie wiem, gdzie jest. Hania, ciszej. Hania, troszeczkę ciszej, bo naprawdę nie słychać nas obu. Ale jaja, a już wiem. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest ta kartka. Czy ja wszystkie te kwiatki zużyłam? Byłaby taka możliwość? Nie. A, tutaj się schowały na boczku. Myślę sobie, że takiego miniaturowego kwiatka również do kontrastu, żeby pasowała lewa strona do prawej, myślę, że fajnie by było tutaj coś połączyć. Więc tak też zróbmy, moi drodzy. No możesz sobie próbować, Hania, robić co chcesz. To są twoje farbki. No to musisz dodać więcej wody i troszeczkę potem... Proszę, tutaj masz taką chusteczkę. Możesz sobie troszkę chusteczką wytrzeć. Proszę cię bardzo. Nie mam mokrej chusteczki, Niusia. Nie potrzebujesz mokrej. Możesz na sucho. O, widzisz? Udało się. Aha, nie, tak to nie. Zaraz ci to wytrę. Proszę bardzo, już jest czyściutki. Już wystarczy, już jest bardzo ładnie. Więcej nie trzeba. Dobrze, to myślę, dla kontrastu dodamy troszeczkę tego w kwiatuszka również i z tej strony. To ładnie będzie, to po prostu będzie dobrze wyglądać. To będzie pleasing to eye, jak ja to mówię po angielsku, czyli tak lepiej dla oka. Po prostu taka composition będzie zachowana, jakieś takie, no że nie, że tylko wszystko heaviness z tej strony, tak ciężko i tak się dzieje, a tu nic. Więc musimy teraz coś dodać dla kontrastu, bo po prostu będzie to takie trochę, no nie do końca. Możemy dodać więcej, możemy dodać mniej, ale na pewno fajnie byłoby coś tak zrobić. To znaczy tak, kiedy ja mówię, że coś jest fajne, to nie jest tak, że to jest tylko tak, że tak trzeba zawsze i najlepsza to jest wersja. Nie, to jest wersja, która odpowiada mnie. To jest wersja, którą ja przetestowałam. To jest sposób, w jaki coś dobrze wygląda może dla mnie, dla mojej oceny, czy dla mojego wizualnego jakiegoś tam, no że wiecie, że po prostu mi się to podoba. Ale to nie znaczy, że wam się musi podobać. Każda technika, każdy twórca, każdy crafter ma swoje jakieś tam ulubione rzeczy, czy kompozycja na samym środku leci, czy kompozycja leci po dwóch corners na rożkach, czy kompozycja leci zupełnie jakoś gdzieś wszędzie i nigdzie. Naprawdę to jest bardzo różnie. Kompozycje są trójkątne, kompozycje są, naprawdę jest jakby też cała taka masa. A teraz Łukaniu chyba grzebie w zamrażarce. Przepraszam was, bo to pewnie wszystko słychać. Cała taka masa tych różnych kompozycji i sposobów. O, zobaczcie, jak fajnie tutaj teraz te kwiatuszki sobie będą płynąć. Więc mamy tutaj flowing kwiatuszki i tutaj one sobie też będą. O, myślę, że to bardzo fajnie wyszło. Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Ja w sumie to obiecałam Hanie, że będziemy coś malować razem, prawda? Wczoraj tak obiecałam, jak szłaś spać, to co mówiłam? Że dzisiaj będziemy coś razem nagrywać nawet, tak? No, nie myślałam, że to się wydarzy. Ja lubię painting. Lubisz malować? Ale się cieszę. Upsi. Yellow. Bardzo się cieszę, że lubisz. A wiesz, że ja też lubię malować? A co, lubisz rysować czy malować bardziej? Malować. No tak, bo tylko wodę daj. Mama, wodę daj i dziecko jest najszczęśliwsze pod słońcem. W ogrodzie też. A w ogrodzie też lubisz się bawić wodą? I co robisz w tym ogródku tam? Watering. Plants. Mamusi, podlewasz troszkę? Troszkę, tak.
Dobra, słuchajcie, kochani, wygląda to całkiem ładnie, całkiem naprawdę zacnie, muszę powiedzieć. No, jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy tu nie byłoby fajnie dodać troszkę tego tekstu. Myślę, że całkiem może być interesująco. Tak troszeczkę uzupełni, troszeczkę połączy, troszeczkę wypełni. Umówmy się, to jest taki bardzo delikatny wzorek sobie tam taki idzie. No to nie będzie ani gryzło się jakoś strasznie, ani nie będzie się rzucać w oczy niemiłosiernie. To po prostu sobie będzie taki filler, taki wypełniacz troszeczkę tej czy innej właśnie innego projektu. Nie lubię, jak jest nierówno. Już Hania, zaraz ci zerknę. Lubię czasami, jak jest edge to edge, czyli brzeg do brzegu, żeby tak było równiej. Czasami fajnie jest po prostu poprawić, ale to jest takie troszeczkę prywatne, bardziej jakiś taki feeling czegoś, a nie jest to jakieś takie niezbędne. Jeszcze miałam wam powiedzieć, że ja najbardziej ogólnie lubię pracować na rice paperach, które są na białym tle. Zresztą w ITD najwięcej jest takich, myślę. Szczególnie te wszystkie elementy są na białym tle. Białym, kremowym, jasnym. Najprościej wtedy po prostu układać te elementy, zarówno w dekupażowych technikach, kiedy ozdabiamy pudełka czy butelki, jak i właśnie w art journalu, więc fajnie, fajnie, zdecydowanie szukajcie takich, jeśli nie jesteście do końca pewni, przekonani, próbujecie, no to nie bawcie się w jakieś takie ekstra ciemne tła, bo może być wam po prostu po ludzku ciężko się odnaleźć w tej sytuacji, a myślę, że dużo łatwiej jest właśnie, kiedy mamy taką jakąś podstawę, bazę i jasny kolor, jasny tło w tym momencie jest taką naprawdę dobrą, bezpieczną zabawą i dobrym początkiem, dobrym rozpoczęciem. Ta strona w żurnalu nie jest wcale, nie należy do najprostszych, ale też nie jest jakoś, nie wiem, bardzo rozwinięte. No nie aż tak. Myślę sobie, czy dodać jeszcze tu, my jeszcze może jakiś stamping zrobimy, stamping. Zobaczymy, co my tu damy. Myślę, czy tutaj, ale chyba tak zostawię, jak jest. Na razie chyba, słuchajcie, zostawię, jak jest. Bardzo mi się podoba, Hania, twój circle. Bardzo ładny. Teraz tak, czy tutaj dodamy tą lampę? Może niekoniecznie. Czy tą lampę? Chyba też niekoniecznie. Może zostawimy tak, jak jest na razie. Powinniśmy troszeczkę to podsuszyć. To dam na brzeg. Odłożę troszkę na brzeg, żeby mieć tu miejsce, bo jesteśmy we dwie. No bardzo ładnie, Hania. Może byś pokazała do kamery. Chodź, pokażemy do kamery, jak ty przepięknie malujesz, Hania. Och, taka piękna. A co to jest, Hania, namalowane tutaj? Bardzo mi się podoba. To taki spring chicken, running chicken troszeczkę. Yes. Uciekający kurczak. Jeszcze raz, zdrówka. I want to make it again. Okej. Okay. To myślę sobie, że możemy to either albo pod suszyć. Albo polecimy sobie troszeczkę, zanim podsuszymy, bo możemy, bo dlaczego nie, tak troszeczkę z jakimś takim białym, takim osobie, troszeczkę białym gesem. Tak po prostu w tych takich miejscach, gdzie się styka troszeczkę nasz papier ryżowy, troszeczkę gdzie się styka papier ryżowy z naszą kartką. Tak po prostu sobie taki blending zrobimy. Ja czasem lubię sobie dodać tak po prostu white gdzieś tam, coś tam. Ja uwielbiam w ogóle white gesso. To po prostu jest naprawdę twój ulubiony przyjaciel. Powinniście zainwestować, jeśli nie jesteście pewni. Jeśli spróbujecie swoich sił w journalingowaniu, w art journalingowaniu, po prostu transparentne gesso i białe gesso, to naprawdę są bardzo ważne dwa elementy, które są bardzo, bardzo istotne. Tak, mogę. Chcesz podsuszyć? Uh-huh. Suszarką, ale musisz rączki zabrać. Okej. Okay. This and this. Dobrze, to ja ci to podsuszę. Korączki na bok. A wiesz, że możesz podsuszyć również tą chusteczką, Haniu. Zobacz, ja ci pokażę. Popatrz. O, tak o troszkę chustką i już jest suche, widzisz? Dobra. To troszeczkę dodaliśmy białego, nie jakoś tak super dużo, ale tak troszkę i myślę sobie, że podsuszę i no nie byłabym sobą, gdybym nie dodała troszeczkę tekstury jakiejś, czyli właśnie stencil, czyli szablon z jakimś wzorem. Myślę, że skorzystamy z jakiegoś mojego wzoru, jednego z bardziej ulubionych, tak myślę. Chociaż tutaj ta strona, tak patrzę, próbuję się tu zmieścić w tym kadrze. Ta strona jest taka bardzo już bogata i taka fajnie delikatna, taka bardzo, bardzo mi się podoba, że nie wiem, co by tutaj tak spasowało. O, mamy już różowy kolor, dzięki, Hania. Uważaj troszeczkę, myszku.
Nie wiem, żeby tak tutaj nie szkodzi. Żeby tutaj tak nie. I troszeczkę tutaj może ten budynek zblendingujemy. Tak troszeczkę tą linię z tego budynku. Tak tycio, 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 tycio. Tak troszeczkę, o. Tak. Tak sobie, o. Tak troszeczkę, o proszę. Tak troszeczkę. Bardzo ci wyszło, bardzo ładnie. Dobra, to suszę to i wracam do was za sekundkę. Mhm, już. I will, yeah. Back to you. Przepraszam. Wracamy do was. Tutaj też dodam transparentne gesso tak po prostu wszędzie poza tymi elementami, żeby nasze tło również było pokryte gessem. Dlaczego gesso? To jest papier watercolors, papier wodny, akwarelowy, na którym pracuję, ale ja nadal lubię mieć stronę spreparowaną, przygotowaną pod media, pod wodę, pod mieszanie farb, pod po prostu prostszą pracę. To myślę sobie, że to jest już takie trochę przyzwyczajenie, myślę sobie, że to jest taki reassurance, że to po prostu zadziała, jesteśmy pewni, że to będzie fajnie tutaj pokryje się i te farby będą sobie tutaj pływać i nic mi się tutaj nie ten, to tak. To jest taka bazowa podstawa, bym powiedziała. Taką rzecz, którą zawsze robię, jak chcę coś poeksperymentować, troszeczkę zmienić, zobaczyć, jakie będą rezultaty. Wtedy czasami po prostu gessa nie używam, ale jeśli chcę być taka super bezpieczna i upewnić się, że te rezultaty będą zadowalające, że wszędzie ten. Jak to się nazywa? Że ten. Can you dry my one? I will. Że po prostu mój rice paper. Aha, dobrze. Rączki weź na bok. Dobrze. Że ten rice paper nie odejdzie. Weź rączkę, proszę. To jest hot. Że ten rice paper nie odejdzie, że wszystko będzie ładnie. Proszę bardzo. Ładnie przykryte i jakby tak zafoliowane prawie, że. To właśnie transparentne gesso to jest taka wasza odpowiedź, taka wasza podstawa. No więc wysuszę już całkowicie wszędzie i wtedy dodamy szablon, więc za chwileczkę do was wracam. Mogę, no. Mogę zabrać. A podać ci troszeczkę tutaj wody? Dobra. Do którego chcesz? Tylko czerwony i różowy cię interesuje? No dobra. Słuchajcie, zerkam na wszystkie te moje szablony. Jakoś tak oczywiście wszystkie kocham, uwielbiam miłością prawdziwą, ale czasami są takie projekty, że tak nie chcesz do końca zepsuć, nie chcesz dodać więcej niż potrzeba i to jest taki chyba projekt, który nie chciałabym, żeby ten stencil rzucał się, ten wzór z tego szablonu rzucał się bardziej w oczy niż te przepiękne papiery, niż ten cały właśnie pięknie ułożony obrazek, więc taki bardzo bezpieczny wzór, to jest jeden z moich starszych stencili, on jest fajny i to troszeczkę mi przypomina, jakby to była taka ulica, prawie, że taka, no nie kostka, no bo to nie jest ten wzór, ale troszeczkę jakby takie kamienie czy coś, można by troszeczkę, a że to jest właśnie kamienica czy jakiś budynek. Rainbow, bardzo się cieszę. Pomyślę sobie, że można właśnie w ten sposób tutaj tak teoretycznie udawać. Czekajcie, muszę odłożyć na bok. Teoretycznie udawać, że to jest taka troszeczkę jakby właśnie jakieś takie kamyki, czy droga, czy właśnie budynek, czy też ściana. Pytałam się przed chwilą Łukasza, mówię, jak to brzmi? On się zaczął tak chichrać. No nie wiem, jemu też chyba dziwnie się mnie słucha. Po prostu ja, wiecie co, ja inaczej mówię, jak nagrywam tutoriale i po angielsku, i po polsku. Jest coś takiego, że po prostu jestem w jakimś takim tutaj, w takim jakimś takim wspaniałym poczuciu czegoś przy tym stole. Uwielbiam tu być, że po prostu nie wiem, no mówię jakoś inaczej, czuję się inaczej, prezentuję to wszystko jakoś inaczej. Może tak bardzo chcę, żeby było fajnie, żeby się każdemu podobało. Może to o to chodzi, nie wiem. Ale na pewno jest coś w tym takiego, że jestem nie do końca, nie, ja jestem zawsze sobą, ale chyba moja sąsiadka powiedziała, że ona nie może słuchać, jak ja mówię, nie może słuchać moich filmów, bo ona mówi, ty tak nie brzmisz w rzeczywistości, ty taka nie jesteś. Może nie, że nie jesteś, ale nie brzmisz tak na co dzień. Moja rodzina jest pewnie już taka mega przyzwyczajona do tego, no bo słyszą mnie ciągle w ten sposób i w sposób naturalny i w sposób filmowy, ale to zabrzmiało. Tak czy siak chciałam powiedzieć, że no, że właśnie uwielbiam tu przychodzić, nagrywać, gadać i wiecie co, no po polsku przekrzykiwać tego malucha. Tak, prawie że rainbow malucha. Słuchajcie, troszeczkę przykryję tutaj ten tekst, ale to nie będzie jakoś tak źle, myślę, wyglądało. Jeszcze chciałabym jedną rzecz zauważyć. Zobaczcie, my pracujemy tutaj na zasadzie kontrastów. Mamy white space, nadal taką białą kartkę niezakrytą. Dobrze, i tutaj mamy ciemną część i tutaj taką do kontrastu
No normalnie ciężko mi tutaj się, słuchajcie, wypowiedzieć. Everywhere, dobrze, proszę bardzo. I chciałam powiedzieć, że właśnie na zasadzie, już masz wszędzie everywhere, że na zasadzie, Hania, poczekaj, mama mówi, Niunia, na zasadzie kontrastu tutaj pracuję, mamy białą kartkę, mamy ciemne elementy, które są gdzieś rozdzielone tą białą kartką i gdzieś taka, że taka ciężkość jest tutaj zrównoważona z tym takim corner, czyli jak to się po polsku mówi, nie brzeg, corner. Róg z tym narożnikiem. Więc teraz będziemy tylko troszkę dokładać. Nie chcielibyśmy zabrać białej części, ale też musimy troszeczkę tak jakoś coś tutaj podokładać. Podokładać i w ogóle. Skupiam się zdecydowanie na... Dziękuję bardzo. Ja też to lubię. Skupiam się tutaj szczególnie na tym drobniejszym wzorze. O, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. I to tak fajnie się tutaj komponuje. Dziękuję. Z całą resztą. I myślę sobie, że też tutaj troszeczkę wezmę, może tutaj pójdziemy, troszeczkę. Nie jakoś tak dużo, bo tu jest góra. Hania troszeczkę kasła. Już od dłuższego czasu, w poniedziałek idziemy do lekarza, ale po coś innego. Ale może przy okazji sprawdzi jej gardełko. Chociaż Łukasz też kasła, Emi kasła, ja nie wiem. To na pewno nie jest nic bardziej poważnego od zwyczajnego kaszlu, to wiemy, ale takie jakieś koszmarnie długo ciągnące się. Mamy leki. Wiecie, w Irlandii lekarze nie dają antybiotyków, może i dobrze, tylko po prostu każą bardzo długo jakby czekać, aż samo się unormuje, więc nawet jechanie do lekarza z kaszlem jest praktycznie tutaj niekoniecznie sensowne, tak uczciwie rzecz mówiąc. Patrzcie, jak to fajnie. Dziękuję. Fajnie wygląda. Tak troszeczkę łapiemy górę. Mamy tutaj boczek. Troszeczkę może tutaj damy, ale naprawdę tak staram się też tak delikatnie to zrobić, żeby nie przykryć tych kwiatków, żeby ich nie usmalić tym teraz tą teksturą, żeby to było takie raczej delikatny dodatek. Jakaś taka... I ostatni element. Hania, muszę cię przesunąć. Przepraszam cię. O, dzięki, poleciało na mój ten, spoko. I tutaj nie widzicie, a widzicie. Hania, poczekaj, daj mi sekundkę. No dzięki. Dobra, to ja może odwrócę w ten sposób. To tutaj, będziecie widzieć, to tutaj po prostu też dodamy coś troszeczkę. Staram się, widzicie, używać cały czas tego samego stencyla, tylko różnych po prostu jego sides, jego stron. Proszę bardzo. I tutaj już może ciupeńkę tutaj byśmy polecieli, tak. O, coś takiego. Super. Teraz to musi wyschnąć. Wow, fajnie to wyszło. Możesz, ale to nic się nie da, Hania. Musimy to bardzo, bardzo wysuszyć. Ja teraz to wysuszę, kochani. Albo wrócę z Hanią, albo już sama. Ja, do zobaczenia za sekundkę. Wracam do Was z wysuszoną książeczką. Mam również farby i jestem sama. Przynajmniej póki co. Troszeczkę, to są farby wodne, gouache, czyli takie troszeczkę farby, które mają w sobie taką kredowe wykończenie. Są takie, że mają bardzo krycie duże, ale zachowują się jak watercolorsy, czyli jak po prostu wodne farby. No zakochałam się w guaszach. Jest coś takiego w nich, jakiegoś takiego właśnie ta jakaś pigmentacja, jakaś taka ta kredowość, jakieś to takie dziwne coś w nich, że ja po prostu je bardzo, bardzo lubię. Chociaż myślę sobie, że tak szczerze, cokolwiek macie w domu, naprawdę, tak samo tutaj to, co użyłam, to nie jest tak, że wy musicie użyć to, co ja użyłam. Po prostu użyjcie sobie, kochani, tego, co posiadacie w domu, to, czego jesteście właścicielami. Może czas najwyższy użyć przepięknych produktów, których baliście się użyć, które trzymaliście na specjalną okazję. Używajcie tego. Ja naprawdę staram się powiedzieć wszystkim, że kupujemy, wydajemy pieniążki na przepiękne produkty i potem boimy się użyć albo nie chcemy, trzymamy na specjalną okazję. A ja sobie myślę, że każdy projekt to jest taka specjalna okazja, więc dawać, używać. Zawsze zaczynam moje kolorowanie od przede wszystkim, mogą być to spraye, mogą być to watercolorsy, może to być 3D, the woodies, taki, no wszystko, inktense pencil, cokolwiek macie, kolorować możecie czym chcecie. Mnie gdzieś najprościej chwycić po tą paletę, bo jest po prostu taka convenient, jest w moich rękach, jest blisko. Mam parę tych kolorów moich ulubionych. Zawsze kolorowanie tego typu zaczynam od najjaśniejszego koloru. Próbuję sobie tak popatrzeć, dopasować tą moją paletę
tektury, ten, no to taki najjaśniejszy, powiedzmy, wśród tych kwiatków, czy ta moja taka łasi, to jest właśnie ten taki beżyk. Mamy też tutaj takie coś, taki ala brązik, beżyk, mamy też takie coś podobne. I też będziemy gdzieś uciekać w jakiś taki, w jakąś taką farbkę o koloru fioletowego. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie, bo najlepiej jest pewnie mieszać farby. Ja jestem taki troszkę leniuszek, czasami mi się mieszać nie chce, czasami sobie lubię poeksperymentować, zobaczyć, co wyjdzie. Teraz natomiast poszukuję jakiegoś takiego pędzelka, który byłby najlepszy do tego właśnie zabiegu. Myślę sobie, że takim dobrym pędzelkiem jest przede wszystkim pędzelek, który jest troszeczkę pointy, ma taką końcóweczkę. Ja lubię sobie podnieść książeczkę wyżej, zrobić taki po prostu uskok, że sobie taki flow idzie tej wody, tego pigmentu, tej farby, tego wszystkiego. Wtedy cała miksowanie się tych kolorów po prostu jest prostsze. Ten movement, to poruszanie się w farby jest po prostu jakieś takie prostsze. I żeby było łatwiej, sesprejujemy sobie nasze karteczki taką troszeczkę warstwą wody. Moje ulubione spreje to są wszystkie te gliskule, na pewno znacie w Polsce szczególnie, wszystkie te do odżywki do włosów. Uwielbiam te butelki. One są świetne dla osób leniwych, tak jak ja, bo ja nie lubię iść po wodę, to ja mam tak 7 czy 8 tych butelek przez te lata uzbieranych i mam wodę, więc potem sobie idę, nabieram wszystkie, tak, mam i spreje, i jak potrzebuję właśnie wlać do mojego dzbanusz, do małego... Tak, do małego, no, nie dzbanuszka, jak to się nazywa? Jar. Słoiczka. No, kochani, to dajemy teraz szansę na kolorowanie i myślę, żeby właśnie zacząć delikatnie od tej właśnie sobie farbki i będę sobie tak lecieć i mieć nadzieję, że to widzicie, jaki przepiękny kolor, który bardzo pasuje, koresponduje z naszymi kwiatkami i troszeczkę tak o to chodzi, żeby po prostu właśnie... można było sobie tło dopasować, połączyć, zblendować, zmiksować, po prostu sprawić, że wszyscy będą szczęśliwi tutaj na tym obrazku, czyli nasze elementy będą pasować do tego backgroundu, do tego tła. To wszystko będzie jedną wielką, szczęśliwą rodzinką, ale to tylko jest możliwe, jeśli bardzo dobrze to wszystko ładnie zblendujemy, dopasujemy kolory i będziemy sobie powolutku kolorować. Sposób, w jaki ja koloruję, to też jest coś, co wiele, wiele lat temu zaczęłam używać właśnie ze sprayami głównie. Otwierałam spraye i tą taką końcóweczką z Lindy sprayów właśnie w ten sposób kolorowałam przez bardzo wiele, wiele lat i też to była chyba technika, którą wydaje mi się, ja gdzieś napoczęłam właśnie, wszyscy sprayowali tak bezpośrednio, a ja gdzieś sobie ubzdurałam, że ja chcę ten kolor, mieć kontrolę nad tym kolorem i tak właśnie jest. Jak widzicie, kiedy sprayujecie tak bezpośrednio, nie ma tej kontroli do końca, nie wiadomo, jak się zachowa ten spray, nie wiadomo, w którym kierunku to poleci, z jaką intensywnością, jak dużo, gdzie, w jakim kierunku i tak dalej, więc myślę sobie, że tego typu kolorowanie jest też fajnie bezpieczne. Nie jest ono takie do końca proste, jeśli ktoś z Was nigdy w życiu tego nie robił, no to będzie takie dziwne. Ale to nie jest też trudne, zobaczcie. Ja sobie tak dziubię, tak pik, 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 tuk, 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 pomiędzy moje właśnie elementy, pomiędzy moją teksturę, pomiędzy te wszystkie grooves, te właśnie, pomiędzy te stones, te kamyki. I możemy to zostawić na przykład, żeby sobie tak powolutku schło, tak troszeczkę, i możemy się ruszyć na drugą stronę, zobaczyć, co się będzie działo. Zawsze możemy ruszyć, jeśli pigment tu nam wyschnie za bardzo, zawsze możemy ruszyć go wodą, więc to nie jest problem. Teraz tutaj też sobie dodamy troszeczkę wody. Najfajniejsze, najzabawniejsze jest, jak ja sprayuję tym, to jest woda i ludzie się pytają na filmach, szczególnie ci, którzy nigdy w życiu nie znali tej firmy, może, co to za taka magiczna rzecz jest w tej butelce, czym ja to sprayuję, a to po prostu jest woda i to jest taki fajny moment. Bardzo często jestem o to pytana, naprawdę, to jest takie, no, mnie to tak troszkę śmieszy, bawi w pozytywnym sensie, że rzeczywiście czasami nam się wydaje, pewne rzeczy się wydają nam takie oczywiste, że jakby w ogóle po co o tym mówić, no, że to jest taka oczywista oczywistość, prawda, a okazuje się, że nie jest, no bo skąd ma być, jeśli ktoś czegoś nie widział nigdy w życiu, no to jak ma się domyślić, skąd ma zgadnąć, więc...
Właśnie z tą butelką tak jest. Tak samo te farby. Myślę, że z renesansu, firma polska Renesans. Nie mam ich produktów. Bardzo bym chciała wypróbować. Może się to mi kiedyś przytrafi. Wiem, że Renesans ma fantastyczne farby. Moi polscy znajomi krafterki, krafterzy używają Renesansu. Sorry, Hania po prostu sobie śpiewa. Używają Renesansu. Mają przepiękne jakieś właśnie farbki. Mają jak wybór mediów farb. Mają fenomenalny. Mają również wspaniałe brushes, pędzelki, więc jakby mam nadzieję, więc jak nie macie farb, nie wiecie gdzie kupić, co kupić, zapraszam, odwiedźcie sobie Renesans, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. To jest polska firma i z tego co wiem, to oni myślę, na całym świecie sprzedają, tak sądzę. Wydaje mi się, że oni są bardziej wśród fine artists, takich jakby bardziej malarzy, chyba popularni, nie wiem, bo tak jakoś ta firma nie jest jakoś, nie jest szczególnie o niej głośno, a szkoda. Może czas najwyższy to zmienić, może powinnam rzeczywiście zakupić ich farbki, czy jakoś tam sobie jakąś próbkę. Kiedyś miałam nawet takie zakusy, ale przyznam wam szczerze, ja po prostu czasami opadam z sił, braku czasu, że wybierasz między tym a tym, po prostu czasami po prostu brakuje, nawet żeby przejść przez checkout i zalogować się i to i tamto. Wiem, że chciałam, był taki moment, co się ucieczy, co się odwlecze, to nie ucieczę, więc na pewno się to wydarzy, mam nadzieję. Więc zapraszam was, tak jak powiedziałam, macie wspaniałe media też właśnie w Polsce z 13 Arts, czyli z 13 Arts od Aidy. Również papieru w Polsce, to jest pod dostatkiem Zoja Designs. Piękne, piękne polskie papiery. Zoja czy Zoju? Zoju chyba. Ja bym bardzo chciała. Mam chyba jedną kartkę, jeden sheet od nich. Ostatnio nawet zakupiłam. Ale myślę sobie, jest tak przepiękny wybór, tak wspaniały wybór polskich właśnie papierów, czy do dekupażu, czy do scrapbookingu. To jest coś niebywałego i są naprawdę bardzo piękne, oryginalne, inne. No co to spod polskiej ręki wychodzi, to wychodzi i to jest taka mega duma. Uwielbiam używać polskich produktów, chciałabym częściej, ale czasami wiecie jak to jest. No jest tyle tego na rynku, ja też mówię po angielsku w filmach, więc czasami po prostu jest to mi jakoś tak bardziej zagranicznych, łatwiej może po prostu gdzieś używać, bo wiem, że tych zagranicznych oglądających jest więcej. No chyba, słuchajcie, że się mylę i tutaj się okaże, że jakieś będzie 100 polskich komentarzy. Jak tak będzie, to naprawdę będziemy się zastanawiać, czy to albo polski kanał otworzymy, albo po prostu jakiś taki raz w miesiącu, czy jak filmik po polsku. No zobaczymy, jak ten wyjdzie, bo przyznam szczerze, że ja byłam już też proszona właśnie o filmiki albo otworzenie kanału, ale ten feedback był tak jakiś mały, że mówię, no ale dla kogo? No teraz wiem, że tego jest troszkę więcej. To jest takie bardzo miłe. Bardzo mnie cieszy każdy polski komentarz pod angielskim filmem. Nie zawsze widzę, bo wiecie co, dziennie komentarze to naprawdę zatrzęsienie czasami. Ja zawsze obserwuję nowy film, czy jak nowy film dodam, to przez dzień, dwa obserwuję komentarze. A że ja mam komentarze też pod filmami sprzed roku, dwóch, trzech, pięciu, ośmiu dziennie. To ciężko czasami wychwycić, ale właśnie ten jakby nowy, ja zawsze sprawdzam ostatni film dodany, najczęściej, no bo żeby jakąś tam kulturę odpowiedzi zachować, żeby potraktować poważnie tych, którzy komentują, no to staram się te na bieżąco na pewno sprawdzać, więc zdarzają się polskie komentarze, to jest wspaniale. I pamiętam, jak pytałam się o polski film już tak na serio, serio w Community Tab, czyli w tej, Boże, jak ja szybko gadam. W tej części takiej właśnie na YouTubie, gdzie jest taka jakby konwersacja, gdzie możesz posta puścić na YouTube Community, to tak i pytałam o polski film, czy chcecie, to jak było zatrzęsienie komentarzy wtedy, byłam bardzo zdziwiona i tak sobie pomyślałam, Marta, like, naprawdę, no nie możesz się teraz wycofać, bo rzeczywiście tych komentarzy było mnóstwo i z taką właśnie nadzieją, że fajnie by było, więc cieszy mnie to, cieszy mnie, że taki był wtedy ten odzew i przyznam szczerze, że dzisiaj sobie o tym przypomniałam po dłuższym czasie i mówię, Marta, ta zasiadaj, po prostu działaj, nagrywaj. Ich nie ma w domu, bo wtedy wyszli na dwór, jak zaczęłam nagrywać. Po prostu działaj, chwyć jakieś piękne papiery, co nie będzie trudne znaleźć z itd. I działaj, nagrywaj, bo potem znów zapomnisz. I rzeczywiście tak by było, więc here I am, jesteśmy i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Jak widzicie,
Wszędzie, gdzie była ta struktura dodana, polatałam sobie tym pędzelkiem, pododawałam kolory pomiędzy tą strukturę, żeby tak uintensywnić tą strukturę, żeby było widać bardziej tą naszą przepiękną teksturę z tej... możecie użyć do stencilu, do waszego szablonu, możecie użyć każdej tekstury, jakiejś tam 3D, 3D, jakiejś tekstury grubszej, takiej do budowania właśnie dimensions, ale też właśnie grube gesso, takie gęste gesso. To trzeba, to są gesso, to są podstawowe takie materiały, które dla beginners, zaawansowanych, każdego, to są media, które po prostu są twoimi absolutnie must have on the list i tyle. Więc no właśnie, tak się też zastanawiam z tym angielskim, jak tak oglądają polscy widzowie po angielsku, na ile rzeczywiście, bo mi się wydaje, że ten mój angielski też jest taki trochę łamany, jakiś taki nie do końca taki trudny chyba, zresztą też tak słyszę, więc to też jest fajne, że może nie jest tak najgorzej w tym angielskim oglądać to. Troszkę próbuję kontrast zachować i troszeczkę ciemniej tutaj na brzeszkach sobie tak robię, tak sobie dodaję, bo po prostu nie chcę, żeby to było takie white, takie bare, takie puste i troszeczkę tak tutaj sobie mocniej koloruję, a szczególnie brzeszki, jak widzicie, tak troszeczkę, może jakiś taki troszkę ala Hania kocha taśmę klejącą. Ostatnio wszystkie ubranka, jakie coś tam sobie tworzy, ubranko z liścia, kwiatka, ubranko z jakiegoś blankieciku, z jakiegoś papieru toaletowego, wszystko skleja taśmą klejącą. No taki mały, słuchajcie, brzdąc, taki mały artysta, że nie do uwierzenia to jest po prostu. No nam, no po prostu głowę z niedowierzaniem mamy, że taki maluszek już naprawdę potrafi sobie na kona. Przyszła z tym liściem do mnie, z kwiatka zerwanym i zaczęła go oklejać taśmą wokół lalki. No padłam, nie mogłam w to uwierzyć. Skąd te pomysły w 3-letnim dziecku, naprawdę? No, bo taśmę słyszę, więc domyślam się, że właśnie tam jakaś jest przebieranie. Muszę jej zakupić jakieś Barbie ubranka, bo kocha Barbie ostatnimi dobrymi tygodniami przebierać, ubierać, więc muszę jej po jakieś ubranka pozakupywać, może gdzieś znajdę na pewno jakieś starsze dziewczynki, wiecie jak to jest, oddają swoje... Me? Are you talking to me? O, patrzcie jak ona słucha. Widzicie, to jest niesamowite. 3-latek, ja tutaj, ona tam siedzi, stoi po drugiej stronie szafki i słyszy, co tutaj się rozprawia. I to jeszcze co gorsza, rozumie, że to do niej, o niej jest mówione. I to po polsku, niby nie odpowiada po polsku, a jednak rozumie. Żeby też tutaj ta white space, ten taki, nie był taki totalnie jak taki blob of white space, troszeczkę rzucimy koloru, ale tak tycio, tak naprawdę, wiecie, tak, o, tak żeby był taki troszeczkę bardziej, bym myślała, powiew tego koloru, może brudnej wody, tiny teensy, tak o, wiecie, troszkę, niż tak rzeczywiście stricte jakiś taki super blob of white color, bo to troszeczkę może być za dużo, za bardzo się rzucać w oczy, taki zbyt duży ten kontrast. Czasami dobrze jest po prostu i tak troszkę wody, troszeczkę tak ciach. Dużo dałam transparentnego gesta ogólnie na ten mój cały spread, na to wszystko, zanim zaczęłam kolorować, że to wszystko rzeczywiście tak fajnie nie wpija do końca, że ten rice paper też nie wpija tego koloru, nie zostaje tak w 100%, można tak się bawić on top. O, wow. Mogę pokazać? Ty chcesz pokazać? No to zapraszam. Proszę bardzo. No, zobaczcie, jaka tu jest po prostu akcja. Tu jest taśma i tu jest blankiecik jakiś i tu jest po prostu... No, that's ublań, tak. To jest ubranie dla laleczki. To jest Fifi, nie, to jest koleżanka Fifi, nie zapominajki. To jeszcze jest zabawka od Emi, słuchajcie, sprzed... Ile Emi ma? 14 lat? No to jakieś 13-14 lat, 13-12 lat to czekało na stryżku. I się przydało, kto by to pomyślał. Dobra. Uwielbiam kolory... Did you find it in the strychu? Czy znalazłam na strychu? Tak, znalazłam na strychu, Bączku. Uwielbiam tą kolorystykę. Taki brudny szary, taki brudny beż, taki brudny fiolet, taki brudny w ogóle cudowny, tak, cudowna ta kolorystyka jest. Myślę sobie, że teraz tak skupimy się bardziej na tym, żeby dołożyć czegoś ciemniejszego. I naszym kolejnym kolorem prawdopodobnie, tak naprawdę powinien być pewnie jakiś fiolet. I może rzućmy się w tym kierunku i zobaczmy, co się będzie działo. Jest to dosyć takie ryzykowne i w ogóle, ale wiecie co? Trzeba zobaczyć, co się będzie działo. Może być całkiem fajnie. I tutaj zrobimy bardzo podobnie, czyli polecimy sobie o tak.
polecimy sobie tym pigmencikiem pomiędzy grooves, pomiędzy tutaj te wszystkie... O, i teraz możemy na przykład albo sobie sprayować wodą i to sobie tak fajnie pójdzie. I tak, to się troszkę połączy z tym obecnym kolorem, bo nie wysuszyliśmy. Troszeczkę możemy to tak sobie ruszyć pędzelkiem. Pędzelek to też jest twój przyjaciel. Też sobie możecie ułatwić pracę nim, zdecydowanie. To sobie może tak fajnie tutaj spłynie. Możemy, jeśli nam się nie do końca podoba, możecie sobie, o, tak troszeczkę dopomóc i czasem wysuszyć właśnie w taki piękny sposób. I fajnie. I teraz jeszcze lepiej widać tą teksturę tego stencila, tego szablonu. To tak ciężko mówić szablon po polsku, bo stencil to stencil i tak jakoś to leci w tym języku. Lepiej to brzmi. No ale szablon, stencil to pewnie będzie dobrze. Dobra, tak to wygląda. Próbujemy teraz zrobić bardzo podobnie po drugiej stronie. Oczywiście dla kontrastu lecimy tym samym troszkę kolorem. Wszystko się bardziej tak zróżawia, łączy. It's a blanket. Wow, no pięknie to zrobiłaś. Chcesz też pokazać? Dobrze, proszę bardzo. Even closer. Even closer. No proszę, tutaj jest. Musisz się cofnąć z rączką. Za daleko poszłaś. Too far. O, widzisz? Bliżej, 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 bliżej. O, proszę, wszyscy teraz widzą. Piękny w paseczki różowo-biały blankiecik. Bardzo ładnie to zrobiłaś. A ty spać nie idziesz? Spać nie idziesz? Spać nie idziesz? Nie. Jak to nie? W naszym domu... Nie jestem męcona. Nie jestem męcona. Kocha... Dobrze, kochamy jak mówi po polsku. Nie jest to tak często, bo jednak obie dziewuszki bardziej po angielsku im wygodnie. Zresztą mi też chyba jakoś tak, ja z dziewczynami też uwielbiam po angielsku się porozumiewać. No ale wiecie, polski jest mega ważny, to jest w ogóle bez dyskusji sprawa. Rozmowa z dziadkami to jest mega szacunek, mega istotne, ważne. Poza tym jest to też takie, myślę, fajny dodatek. Trzeba być dumnym ze swoich korzeni i w ogóle z możliwości mówienia w innym języku. Ja myślę, że to jest cudowne. Emilka, dzięki temu, chyba że jest dwujęzyczna i zawsze była. Teraz w szkole średniej wybrała sobie hiszpański i francuski jako jej języki, bo jest taka właśnie bardzo językowa, więc myślę sobie, że ta dwujęzyczność jest fajna, chociaż czasem ciężko, bardzo ciężko te dzieciaki jest zmobilizować mieszkające za granicą. Emi do dzisiaj jeszcze robi polską szkołę internetową. Więc jakby już w ogóle jest tak bardzo obyta z polskim, ale nie robi tego aż tak chętnie, umówmy się. Mając tak wiele na głowie z obecną szkołą tutaj w Irlandii, no to wiadomo, żeby wolała mieć więcej wolnego, ale to już chyba jej ostatni rok. Zrobię egzaminy online i to już będzie tyle. Ale cieszymy się, bo i lektury poczytała i to słownictwo poznała. To jest ważne, to jest wszystko ważne. Dobra, kochani, tutaj mamy już takie troszeczkę, a jeszcze może troszkę tu polecimy z tym kolorkiem, takim fioletowo-różowawym, takim troszkę. Myślę sobie, że w ogóle cudownie byłoby tak już na sam koniec gdzieś tutaj dorzucić czarnego, czy tego tam czarnego, czy szarego. To jest bardzo, trzeba bardzo uważać, jak my to zrobimy, ale to jest do zrobienia. Popatrzmy sobie na te kolory tutaj. Szary zniknął, pewnie gdzieś Hanitka go... A nie! Już na Hanitkę poszło. Tutaj mamy szary. To spróbujemy szarego dodać, bo czemu nie? Tym bardziej, że czarny, ja uwielbiam czarny, ale czarny to jednak jest czarny, tak? Czarny to jest czarny, trzeba troszkę uważać. Ale żeby kontrast był taki mega bardziej... Sorry. Przepraszam za to, że ona tak tutaj... Nie wiem, co ona tam gada, troszkę jej nie rozumiem sama. Co ty tam śpiewasz, Hania? O, i teraz dodajemy pięknego szarego. Co tam masz, Hanuś? Co tam jest, królinko, kruszynko? Pilota masz? Skąd ten pilot? Jakiś stary pilot znalazłaś. To ty w pracy jesteś? Tak. No super. Hania robi tak, jak mama jest na laptopie swoim i pracuje, tak? Nie, na telefon. A, że to jest twój telefon. Tak. No, super pomysł. Mam, pracuję. Pracuje na telefonie. Ona tak pięknie czasami potrafi już odmienić. A ma tylko 3 latka, to taka duma, powiem wam szczerze. Duma, duma, jakich mało. Słuchajcie, troszkę ten szary tak fajnie cieniuje jeszcze, bo myślę sobie, że tak sam różowy to jest tak trochę nudy na pudy i tak trochę za cukierkowo. A ten szary, to on tak tutaj dodaje takiego sznytu troszkę, dodaje troszkę takiego dirty, takiego brudku, takiego czegoś.
Ja to bardzo lubię, nie ukrywam, więc możecie użyć naprawdę jakichkolwiek mediów macie, czy to watercolorsy, czy spraye właśnie, czy możecie sobie dotykać tym pędzelkiem bezpośrednio do jakichś kredeczek. Naprawdę to są możliwości przeróżne, nie musicie się ograniczać dokładnie do tego, co ja używam. Tak samo z pójściem na zakupy gdzieś, jak ja coś tutaj Wam pokazuję, czy na filmach właśnie, gdzie mówię po angielsku. Wiecie, no ja sugeruję, człowiek sugeruje, opowiada, czego użył, co gdzie kupić, ale to nie jest tak, że trzeba kupić. Wiecie co, muszę spauzować. Moja kamera się wyłącza po 20 chyba minutach, czy jakoś tak, czy, więc nie chciałam przegapić tego momentu, żeby nas przypadkiem nie rozłączyło. Więc wiecie, ja sugeruję, co kupić, co jest potrzebne, ale to też nie jest tak, że to jest takie, że każdy musi, że ty musisz. Nie, korzystajcie z rzeczy, które macie. Hejka! Korzystajcie z rzeczy, które macie, szczególnie, że czasy są takie, a nie inne. Jest ciężko i finansowo, i ogarnąć to, i chciałoby się mieć nowości. Hello? Where's my phone? Zaraz odbiorę. Halo? Słucham? Galgal. Galgal? A gdzie ty jesteś? Gdzie pani jest? Tu. Gdzie tu? A Johnny? Czy sprawdziła pani, czy Johnny jest nakarmiony? Nie. Proszę jej sprawdzić i oddzwonić do mnie. Sprawdzić, proszę jej sprawdzić, czy Johnny jest nakarmiony. Dziękuję, do widzenia. Więc jakby tak mówię, ja tak sugeruję, jak to każdy twórca podpowiada dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują, chcą, nie wiedzą, ale nie, to nie jest tak, że macie się czuć zobowiązani, że trzeba to wszystko mieć. Nie, to są sugestie, słuchajcie, towarów różnych firm jest tak wiele, tak mnogo, że aż zatrzęsienie. Nie jest głodny? Dobrze, no to dobrze. Dobrze, że sprawdziłaś, bo ja się już martwiłam o niego. Ale na pewno się tata martwił. I doktor Brown Bear się martwił. Zadzwoń do Brown Bear. Ok. Thank you. Dodaję. Doktor może się nie odezwać, bo doktorem jest daddy. A daddy się nie wypowiada w trakcie filmu, więc może być różnie. Słuchajcie, tutaj u obrzeszków też dodajemy tego szarego i to tak fajnie. W ogóle zobaczcie, jak te kolory się przepięknie przeplatają. Troszkę mi brakuje tej żółci, więc ja bym chciała tą żółć jeszcze stąd, ten orange jeszcze gdzieś tutaj dodać. Aha, to wiesz co, może po prostu przynieść mu teczuszkę, bring his bag with all these things for doctor and bring the Johnny and see if he can actually fix the Johnny or check Johnny's health. I think you could do that. What you say? But Peppa's sick. No to bring Peppa to daddy, to Dr. Brown Bear and see what happens. And Peppa? Yeah? And Johnny. Dobra, to przynieść oboje. So, no więc co ja mówiłam, nie wiem co mówiłam. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję, kochani. Bardzo fajnie to wygląda, ale jeszcze ten orange. Ja bym gdzieś tutaj ten orange wcisnęła. Jakoś tak myślę sobie o ten żółty taki, chociaż troszkę, jakiś taki ton. Bo wiecie, jeżeli ten żółty występuje tu w kwiatuszkach, on występuje też tutaj w tym budyneczku, no to brakuje, to trzeba troszkę tutaj tak się postarać i chociaż jakiś tam, o, czy ten dirty taki brudniejszy bardziej, taki stonowany żółty. Tak czy siak, coś tutaj żółty tego musimy, o, zapodać. Zobaczcie, jak pięknie. I to prawie jak taki decoupage building, że wiecie, że musimy nasz... połączyć. Poczekaj, Haniu. Hejka. No ten film dzisiaj, słuchajcie, będzie po prostu zupełnie inny od innych. Musimy się przyzwyczaić, zanim pójdą na górę. Ja już myślałam, że idą na górę, ale coś tutaj nie. Zobaczcie, troszeczkę tej żółci dodaję tutaj u tej stóp jakby tego budynku i to wszystko jakoś tak się fajnie łączy, blenduje gdzieś tam coś. Słuchajcie, nie jestem malarzem, to wiadomo, że nie będzie to wszystko takie... to nie jest decoupage techniques, nie jesteśmy tutaj po to, żeby jakoś tak niesamowicie połączyć to wszystko. Można oczywiście. Bardziej tutaj dzielę się... O, prawie do kawy poszło. Dzielę się jakby... O, poszli na górę. Tata zabrał Hanię, chociaż możemy usłyszeć krzyki, aby nie. Przekonamy się. Bardziej staram się tutaj tak pokazać Wam te techniki art journalingowe, połączenia, czy troszeczkę jakiejś takiej pracy z kolorami, pracy z elementami. No myślę, że wyszło to całkiem bardzo ładnie, całkiem zacnie, całkiem fajnie.
Mi się to bardzo podoba. Taki touch, taki lekki dotyk tej żółci tutaj jest taki bardzo fajny, znaczący. W ogóle te kolory się świetnie tu poblendowały i tutaj mówię i o tym różu, i o tej szarości. Naprawdę to wszystko tak jakoś fajnie do siebie, fajnie to współgra ze sobą. I widzicie, cały czas praca z pędzlem, caluteńki ten czas w różnych takich miejscach, o, w różnych tych. A ostatnio miałam takie bardzo duże zamówienie z Polski, słuchajcie, pod Krakowem, pod gdzie ten, to chyba było koło Wawelu, mieszka ta pani, a właściwie to był mężczyzna na orderze, na zamówieniu, i to było bardzo duże, spore zamówienie. I właśnie my tak się śmiejemy z Łukaszem czasami, tak nam tęsknią za tą Polską, więc tak sobie sprawdziliśmy, gdzie to ten ktoś mieszka, i to takie fajne. Więc jak będziemy na Wawelu, to odwiedzimy was. No, tak to właśnie było, więc ordery w ogóle do nas, do sklepu z Polski, to jest jakaś taka totalna rzadkość, co ja rozumiem przez droższą wysyłkę i w ogóle ceny w euro przerażają. Ja to wszystko rozumiem i totalnie, totalnie was rozumiem, ale proponuję też zajrzeć do DigiPapers, bo mamy wersję elektroniczną, słuchajcie, od jakiegoś czasu robię właśnie papiery w wersji elektronicznej do druku, więc zapraszam was. No i oczywiście Coffee Page, taka strona Buy Me Coffee, tam są darmowe strony, które tworzę dla was. Możecie sobie wejść, zdownloadować, zapłacić zero, bo o to chodzi. Trzeba zero zapłacić. Jak zapłacicie zero, możecie zdownloadować. To są takie właśnie ode mnie dla wszystkich, tak od serca po prostu troszeczkę coś, więc mam nadzieję, że może wam się spodobają. Skorzystacie sobie i jak użyjecie hashtagu Maremi Free DigiPapers chyba, to będę w stanie zobaczyć wasze projekty, inni również, więc takie od sobie coś. Więc zapraszam. W ogóle jak to śmiesznie, nie wiem jak tak zapraszać po angielsku, jak po polsku. Słowo zapraszam, I invite you, to jakoś tak nie do końca brzmi, a to po polsku jest tak dużo prościej. Fajnie, słuchajcie kochani, no naprawdę to wygląda przepięknie, uwielbiam, bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie. Myślę sobie, że fajnie by było tutaj jeszcze, oczywiście jakieś białe kropeczki, białe splashy zrobić, jakiś tytuł, coś by było tu fajnie. Tak ten. Może jeszcze tego szarego dołożę. Troszeczkę bardziej. Co mówisz? Hi. Połączę, słuchajcie, szary z czarnym. Tak troszeczkę. Zaraz. 2 seconds. I troszeczkę tutaj może tak tego ciemnego jeszcze dam. Tak w to miejsce. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak tycio. Troszkę jeszcze najciemniej, troszkę. O, widzicie, jeszcze taki większy kontrast zachowamy. Uzyskamy taki jeszcze większy kontrast, ale nie do końca z tym czarnym właśnie, jak wiecie, bo ten czarny może być taki stresujący troszeczkę, ale no, chyba tata próbuje przekonać do pójścia spać może. To tylko... O, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie. You ringing? To już patrzę, Hania, już patrzę. No, halo? Dzień dobry. Hi. Hi, dzień dobry. Co tam się wydarzyło? Czy potrzebuje pani mojej pomocy? Halo? Tu ryba, wzywam cię, akwarium. Dzień dobry. No. Co tam? Za twarde, żeby grać? Too twarde to play? Ja jestem przekonana, że jak pójdziesz do taty, to tata ci sfiksinguje. Naprawi ci tą play-doh. Jump into daddy and have a peek, okay? Okay? Thank you, bye! Bye! See you tomorrow! See you tomorrow! Dobra, tu mamy troszeczkę jeszcze ciemnego, ale wiecie co... Ta złota zasada less is more, czyli mniej znaczy więcej, żeby nie przesadzić. To już jest bardzo piękna strona. Naprawdę bardzo ładnie. Myślę sobie to troszeczkę wysuszyć i wrócę do was za minutkę. Wysuszymy, zastanowimy się, co jeszcze dodać i czy czegoś dodać. Malutka oczywiście jeszcze chce zostać 2 minutes, 2 minutki. Zaraz do was wracam. Muszę wam to pokazać. Ja muszę wam to pokazać, słuchajcie, bo Łukasz do mnie mówi, gdzie jest druga skarpetka. No i szuka fioletowej skarpetki Hani i szuka. Lucas is looking for purple sock everywhere. He's looking. I'm like, it has to be somewhere. Musi gdzieś być. Zobaczcie, co znalazłam. Look what I found. This is a blanket. It's a blanket for Dolly the sock. No właśnie, czyli mamy ubraną laleczkę z taśmą klejącą. Proszę bardzo, Haniu. Dziękuję.
moja karteczka, moje dwie karteczki z żurnala już są praktycznie suche. I zobaczcie, tak rozmyślam, czy coś jeszcze dodać. W ogóle wyobrażam sobie, że naprawdę fajnie, bardzo fajnie mogłoby wyglądać dodanie tej fairy, tej laleczki tutaj. Tak jakoś wyobrażam ją sobie, tak wiem, że to może dziwnie, bo budynek, bo z daleka, ale to jest trochę jakby ona była tak troszeczkę z tyłu, miała z tyłu to miasto za sobą, czy to jest taka jedna myśl. Druga myśl, i to jest Scrap Boys z Polski, druga myśl to jest ten rower tutaj, ale chyba nie do końca, tak sobie też potrafię to wyobrazić. To z kolei jest Craft O'Clock. Tu mamy piątek 13, już nawet zaczęłam wycinać tego delikwenta, pięknego jeżyka, ale jakoś tak sobie myślę, nie, on tu w ogóle zaginie w akcji, jego nie będzie widać, trochę szkoda. Jakie cudowne w ogóle papiery. Potem mam tutaj fabrykę dekoru i też tu takie jakieś tutaj, to tak mówię, kurczę, w ogóle jestem w mushroomach zakochana już od bardzo wielu miesięcy, tak totalnie to jest moja love, ale jakoś tak nie wiem. No i mamy Zoju, moja jedyna kartka Zoju Design, i w ogóle sobie wyobrażam taką atakującą ważkę nad tym miastem, która jest w fiolecie, która naprawdę mogłaby pasować, może nawet tego motyla jej, może tą wiewiórkę, jakoś tak coś tutaj już prędzej, chociaż nie wiem, czy to nie jest troszeczkę przesadzone, czy to nie jest za dużo, ale może by tak zobaczyć tego oto motylka. Zobaczmy sobie, o, tego motylka, bo on jest taki fioletowy, delikatny, tak czy siak musicie sobie sprawdzić, Zoju Design, firma polska, która no, zachwyciła mnie absolutnie. Wystartowała całkiem nie tak dawno, bo ja nie aż tak się nie orientuję, bardzo szkoda, bardzo bym chciała, ale aż tak nie, ale zdarzyło mi się widzieć co nieco jakiś film i no, jestem absolutnie zachwycona jakąś taką prawdą tej firmy, nie wiem, no jakoś tak właścicielka, teraz ciężko mi pamiętać imię, chyba Karolina, ale ja nie jestem też pewna, nie chciałabym. A, Agnieszka tutaj jest. Przepraszam, Agnieszka. Może Agnieszka robi tą kolekcję. Nie chciałabym tutaj po prostu ściemniać, bo nie orientuję się aż tak, kto jest właścicielem i tak dalej. Bardzo bym chciała, ale nie jest tak, nie mam tej wiedzy. W ogóle w polskim świecie crafterów nie do końca mam jakieś takie pojęcie, ale z przyjemnością kupuję polskie papiery. Taka jest prawda. O, jak cudownie! Cudownie nadaje takiej lekkości, więc może coś tutaj pokombinujemy. Wiecie co, spróbuję tą ważkę wyciąć. Atakująca ważka, jak nie, to może tego motyla. No w każdym, albo może ta ważka. No zobaczymy. W każdym razie, no nie wiem, czy się mylę, może wygląda na to, że się mylę. W każdym razie fajny jest ten zestaw właśnie elementów, tych watercolorsów, paintingów. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Zresztą myślę, że fajnie jest użyć w tym filmie wszystkich, mówić po polsku i użyć produktów polskich. To takie super. Mogłam użyć mediów od Aidy, no ale jakoś nie udało się. Zresztą farb nie mam polskich chyba żadnych, czy mam? Watercolorsowych polskich nie mam żadnych, więc nawet nie byłabym w stanie użyć sprayów. Nie, spraye mam od Aidy, ale też ja już ze sprayami tak dawno nie walczyłam, nie bawiłam się. Och, jakoś tak uciekam w te farby wodne już od dłuższego czasu. Ale wiecie, co jest fajne? Straszna żałość, że takie piękne elementy są po dwóch stronach. To jedyne, co mogę powiedzieć, że troszkę tak nie kumam, bo jednak... No nie, no uważam, że już lepiej by mi się to cięło, gdyby to był zwykły jakiś taki background paper, a nie elements, bo i to kochasz, no i tak jakoś przykro się to wycina, to tak na przyszłość, chociaż to jest jakiś tam ekstra die-cut. Każdy decyduje oczywiście za siebie, ale ja bym, serce mi płacze, kiedy trzeba wycinać w ten sposób. Tym bardziej, że fajne są obie strony, przepiękne są obie strony. W każdym razie, tak czy siak, oczywiście straciłam wątek, jak zwykle, bo nie byłabym sobą, gdybym nie straciła wątku. Mam nadzieję, kochanie, że Wam się podoba ten filmik, że się dobrze na nim bawicie, że maluszek Wam aż tak nie uprzykrzył tutaj tego filmu, bo ja wiem, nie każdy lubi dzieci w filmie, ale wiecie, no ja tworzę w domu, wśród mojej rodziny ukochanej, no to ciężko, żeby ich nie było. Emi teraz jest tutaj obok też, wróciła z prysznica, młodsza poszła na górę z tatą, ta wróciła, Emisia wróciła z prysznica i
sobie wciąga kolację, więc wiecie, no życie się toczy wokół mojego warsztatu, czy chcemy, czy nie, tak po prostu. Więc jakby, no tak jest. Wiecie co, myślę sobie, że 3 to byłaby lepsza liczba i tutaj Butterfly byłby w ogóle mega i w ogóle atakująca ważka to miasto, to jest myślę jakiś totalny hit. Taki wiecie, magiczny, ja w ogóle ostatnio jestem mega zakochana w jakichś takich szalonych tworach, od właśnie szalonych miksów ludzi z głowami, czy czekajcie, gdzie jest ten, pokażę wam te moje karteczki ostatnie, jeśli je znajdę, jeśli mam je gdzieś na wierzchu, jedną mam, a drugą nie widzę, ale to nie szkodzi, może się znajdzie, nie, chyba się nie znajdzie, nie wiem, gdzie ją dałam, jestem taka środka, tak gubię te rzeczy, bardzo często coś tam, no nie wiem, gdzie jest. No to na przykład taki właśnie człowieczek sobie stoi z brzuchem, z telefonu, na głowie ma lampę i jakieś binoculars. No takie właśnie, takie crazy, takie dziwne, takie niekoniecznie, takie niesztampowe rzeczy. I ostatnio mnie to tak bardzo cieszy, bawi. Uwielbiam łączyć takie elementy. Więcej tego będzie na pewno. Właśnie takie papiery myślę zrobić w wersji elektronicznej. No zobaczymy, jak to będzie. Ale fajne to jest, wiecie, bo ja lubię jakąś taką myślenie poza właśnie takie normalne, każdego dnia, takie coś, co nadaje, że ktoś się zastanowi, zatrzyma i właśnie, że niekoniecznie to ma być ładne i piękne, właśnie nie, właśnie bardziej takie, o, ale o co chodzi? I to jest też takie fajne, myślę. I ostatnio gdzieś tak ciągnie mnie do takich właśnie nietypowych form, jakichś takich szaleństw, tym bardziej właśnie jak ITD zrobiło, ale to już naprawdę parę miesięcy wstecz, nie wiem, co jest obecnie, powinnam sprawdzić, ale przepraszam za tą ignorancję, no, nie miałam czasu. To wiem, że te króliki z krawatami w marynarkach to po prostu cudowne, a w ogóle grupa ITD na Facebooku jest świetna, tam są takie utalentowane dziewczyny, że po prostu naprawdę mózg poprzek staje, jak to się mówi, coś niesamowitego, takie piękne dekupażowe projekty tam są tworzone, bo ja bardziej jestem taka właśnie art journaling z rice paper, a mnóstwo ludzi nadal kocha, uwielbia i tworzy cudownie w dekupażu pudełka, jakieś piękne projekty, o look, pudełka, piękne projekty, które są takie naprawdę niesamowite, jako właśnie gifty dla kogoś, prezenty i tak dalej. Super, super, super. Więc zapraszam Was również ze swojej strony do grupy ITD. Na pewno się nie zawiedziecie, bo przepiękne inspiracje, przepiękne i w ogóle świetna atmosfera. Ja tam bywam raz na czas, zdarza mi się naprawdę. Lubię być w fajnych miejscach, w fajnych grupach. I to jest jedna z takich właśnie, bym powiedziała, grup podobnych do mojej, gdzie jest po prostu bardzo, bardzo przyjaźnie, gdzie jest bez jakichś takich dram, bez jakichś no kurczę, nie, no po prostu jest fajnie, miło i przyjemnie. To jest jakieś takie fajne uczucie tam w tej grupie. Naprawdę super. I właściciele ITD są również cudowni, komentują, są obecni, są na bieżąco, wspierają właśnie swoich ludzi, którzy kupują u nich i to jest takie piękne. Ja bardzo lubię coś takiego, bo sama wyznaję jakąś taką zasadę, że trzeba wspierać się wzajemnie. To nie jest tak, że ktoś ode mnie kupuje moje papiery czy coś, a potem o, spoko, to do widzenia. Nie. Ja chcę zobaczyć, co stworzyli. Ja chcę się podzielić tym ze światem. Ja chcę to zalajkować, ja chcę skomentować, chcę się cieszyć czyimś sukcesem, czyimś powodzeniem, tym, że ktoś coś fajnie, udało mu się coś stworzyć, więc tak właśnie tak o tym myślę, tak to czuję, chociaż czasami ciężko to jakoś tak chyba uzewnętrznić w dzisiejszych czasach, myślę, ale myślę, że to jest absolutnie niezbędna droga, potrzebna i bardzo ważna, szczególnie dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, myślę, zresztą zawsze od zawsze ja tak mam po prostu, wiecie co, patrzę na tę stronę i jestem zakochana, myślę, że te 3 elementy dodały czegoś tak wyjątkowego tej stronie, jeszcze nie przykleiłam, bo muszę tutaj sobie załączyć hot glue guna, włączę klej na gorąco, myślę sobie, że to dokładnie w tym miejscu, w jakim jest, przepięknie liftinguje tą stronę, ponieważ ta strona jest jakaś i potem tak fajnie te elementy tak, no tak to fajne to jest i wiecie, tak też spójrzcie, że bardzo ważne jest gdzieś, że te elementy są w takim, a nie innym miejscu, może jakbyśmy zamienili. Zobaczcie, to już nie ma tego samego feelingu, to już jest za ciężko, za dużo, zakrywamy za bardzo naszą tą jasną stronę, którą tak udało nam się fajnie zachować. No wiadomo, że ten gościu musi być, bo jest bardziej odwrócony w tą stronę, ale widzicie, nawet taki prosty zabieg, jak właśnie wielkość elementu dodanego, zależy gdzie go damy, to naprawdę jest istotne wbrew pozorom, bo tu jest taka bardzo ciężka, heavy strona, a tu jest tak mniej, więc i te elementy
kwiaty są tu większe, tu mniejsze. Mam nadzieję, że gdzieś to widać. I w ogóle zobaczcie, jaka ironia, jak piękna kolorystyka tych elementów. Naprawdę mega współgrająca zresztą. Nie planowałam tego. Ja totalnie myślałam o tych zwierzątkach, o tych króliczkach, o tych jakichś ten... Chciałam troszkę uciec od motyli, bo ja zawsze, wiecie, jestem w motylach. Gadam, końca nie widać. Ale tu było coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale totalnie nie wiem, co chciałam powiedzieć. Tak czy siak złapię biały, bo jakieś tam splashes trzeba zrobić, wiadomo. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No to nieistotne przecież, nieistotne. Troszeczkę tego białego, tu za dużo tej wody, odlejemy. To też jest gouache, to też jest ta watercolors, który bardzo lubię. I ja zawsze tak staram się, żeby to było tak mega napigmentowane. To łatwiej jest potem tym kolorem sobie rzucać i jest po prostu bardziej widoczny, wiadomo. Myślę sobie. Aha, jeszcze dobrze było skręcić jakiś tytuł z jakichś na przykład, let's see, może z jakichś moich ostatnich stickersów. Zaraz zobaczę, czy mam to coś tutaj koło siebie na wierzchu, bo jest to bardzo możliwe, że nie mam. Let's see, no nie wiem, gdzie to dałam. Oczywiście, po prostu Marta jest... O, wiem, tutaj coś jest. O, chwytam. Mamy transparentne stickersy i tu mamy bardzo ładne po angielsku różne. To jest bardzo dużo rzeczy, które ja wypowiadam w ogóle w tych filmach. Bardzo dużo. A wiele też z tych rzeczy było powiedzianych przez membersów, czyli tych ludzi, którzy są takimi bardziej członkami tego kanału. To jest taki dodatkowy element na tym kanale. Nie często o tym wspominam, bo to jest płatna część. Ekstra wideo, inne wideo są... Mam polskich actually membersów, to mam, jest kilka osób naprawdę, nie wiem, czy mogę zdradzać, na pewno znacie Agę Cebulę, cudowna osoba, która robi kwiatki, nasza królowa Foamiranu i kwiatków z Foamiranu. Ona była jednym z pierwszych, absolutnie do dzisiaj, jest to już rok czasu, praktycznie jest memberem na moim kanale, czyli wybrała tam sobie level. W każdym razie właśnie kiedyś zapytałam membersów o to, co by chcieli na tych stickersach i właśnie podali mi bardzo dużo takich powiedzonek, powiastek, słów, pomysłów i świetne są. Na przykład jedno z nich, które użyłam ostatnio, to było właśnie I used what I had. Użyłam czego, co miałam. No to takie zabawne. Ja odnajduję to bardzo fajnie. Isn't it that just precious? Często też mówię coś takiego. Well, look what we have here. No, ja tak mówię, zobaczcie, co my tu mamy. Fabuloso, gorgisso. To są moje takie przekręcone słowa, które bardzo często wypowiadam. Nie mam tu polskich słów, bo nawet mi nie przyszło do głowy stworzyć polskie, bo jakoś nie pomyślałam. W każdym razie, jakbyście chcieli być członkami tego kanału i dostąpić... przystąpić, zobaczyć więcej filmów, zeszłe filmy z całego roku poprzedniego, to zapraszam, żeby się zapisać. To jest opłata miesięczna. Oczywiście można w każdej chwili zrezygnować i tak dalej. To możecie sobie kliknąć join option, opcja join. To jest obok subskrypcji, obok napisu subskrybuj. Bardzo prosto znaleźć, ale nie na tablecie. Musicie być na telefonie albo na laptopie, albo na komputerze. Tej opcji nie ma na tablecie, o dziwo. Tak więc tak, tam są, wiecie, jakieś takie sneak peeki, nie wiadomo co, troszkę tajemnicy, troszkę rzeczy, które mam w ukryciu, to właśnie membersi wiedzą troszkę szybciej, tak, i coś dodatkowego. I to uczciwie zawsze powtarzam, że membersi to jest ta część dodana do mojego kanału, która pozwala mi tworzyć darmowe treści, że mogę dzięki temu, ponieważ sam kanał na YouTube zarabia praktycznie nic, bardzo niewiele, i gdyby nie membersi, to gdzieś to by się nie do końca sklejało, a jeżeli robi się to na pełny etat, to chce się oddać całe serce, całe życie i pracować z tego, móc z tego żyć, więc tak, jakby ta część YouTube'a jest włączona i to świetnie współpracuje razem. Ja mogę dawać filmy darmowe, to nie jest sponsorowany film przez nikogo. Ja to z serca robię, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogę nadal to robić. To jest w ogóle fantastyczne, że ja mam taką możliwość, jakby w ogóle uwielbiam to. To jest dla mnie takie szczególne, że mam tą możliwość uczenia, pokazywania, nadal nagrywania, czerpania z tego mega satysfakcji, radości, a w ogóle to, że robimy dzisiaj ten film po polsku, że mogę tak do was sobie gadu gadować, to jest w ogóle cudowne.
You are loved. Co my tutaj nakleimy, słuchajcie? Co tu pasuje do tej strony? Powiedzcie mi. Co tu pasuje do tej strony? A wytłumaczyłam o tym membersie, bo wiecie, myślę sobie, że na pewno jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę nie znają języka angielskiego i nie słuchają zupełnie, co ja mówię, nie czytają, nie znają się, więc myślę sobie, że to jest taka świetna okazja i chyba jedna z nielicznych lub jedyna okazja, kiedy mogę po polsku o tym po prostu powiedzieć. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i to nie jest żaden obowiązek, to jest tylko... powiecie, dodatek, możliwość, ale tak, mówię o tym ogólnie, tak samo opis każdego filmu, tam jest taka strzałka, obok każdego tytułu, każdego filmu po prawej stronie jest taka strzałeczka, jak ją klikniecie, to otworzy się cała, jakby cały opis do filmu, tam są linki, tam są informacje, tam są linki do social mediów, do Facebooków, do sklepów, do wszystkiego, jakieś kupony rabatowe i tak dalej, więc warto otwierać. A wiecie, co jeszcze zauważyłam? Ja o tym wspominam tak bardzo prosto, ponieważ wiem, że mnóstwo starszych osób ogląda mój kanał, nie tylko mój, ogólnie kraftowy, więc nie mało się tej wiedzy. Ja patrzę na moich rodziców i czasami sobie myślę, że naprawdę trzeba im tłumaczyć te rzeczy niby takie oczywiste. Widzicie, no ja to mogę gadać w nieskończoność, jak nie wiem, no po prostu ciągle gadam. Dobra, co my tu damy? Darling, you can do it. Always be creative. One canvas. Ja wszystkie kocham. Like, to po prostu jest coś niebywałego, że te wszystkie... Po prostu uwielbiam wszystko, co tu widzę. Ja kocham naprawdę każdy jeden sentence. Tu mi pasuje. Myślę tutaj tak rozmiarowo, że bardziej just imagine. To by było chyba takie fajne. Make your dream happen. Też jest takie super. Make your dream happen. To też jest fajne, myślę sobie. Takie dosyć, no. Bo to jest tak troszeczkę może taki przekaz. Make your dreams happen. To fajne jest. Może tutaj damy troszeczkę... staram się tak wyjść poza, o, i teraz tak, one są troszeczkę, te niektóre rzeczywiście ciutkę dłuższe, to ja sobie je po prostu skracam nożyczkami, bo tak mi wygodniej, proszę bardzo, tak, i teraz też taka mała podpowiedź, jak użyjecie sobie tak, o, to te transparentne stickersy znacznie lepiej się kleją, znacznie lepiej wyglądają i dłużej trzymają, znaczy powinny się trzymać na zawsze, ale rzeczywiście jakoś tak lepiej im się wygląda. I może ten coś, a może coś grubszego, make your dream happen, może coś grubszego jak tutaj, learning by doing, no, że uczymy się przez robienie. I troszkę tak jest, słuchajcie, właśnie uczymy się przez robienie, tak samo jest z craftem, tak samo jest ze wszystkim, prawda? Że nauka przez zabawę, a tutaj nauka przez robienie. No i tak jest ze wszystkim w życiu, prawda? Czy gotujemy, czy nie wiem, śpiewamy, czy tańczymy, to po prostu trzeba trenować. I tak samo jest właśnie z craftem. Polecam Wam nie spieszyć się z techniką kolorowania tutaj, tak jak ja robiłam. Nie spieszcie się, naprawdę jest czas na wszystko i mam poczucie, że im dłużej to trwa czasami, tym po prostu lepiej wychodzi, mamy większą kontrolę i jak sobie to kolorujecie, tak to fabuloso, gorgisso. Just let go, you are loved. To po prostu lepiej wygląda. Late night crafting, no bo tak, no bo my właśnie sobie craftingujemy troszkę w nocy, moi drodzy, razem i bardzo się cieszę, że się to udało. Cieszę się, że ktoś podał ten pomysł. Już nawet nie pamiętam kto i kiedy i jak. Naprawdę, no nie pamiętam. Czy kto był ktoś, no na pewno ktoś z Was, założę się. Obiecajcie mi, że poszaringujecie ten film, bardzo Was proszę. Fajnie by było, żeby dotrzeć do może większej liczby polskich dziewczyn odbiorców, dziewczyn, chłopaków. Fajnie by było i tak samo jakbyście jakieś komentarze zostawili, to w ogóle byłoby ekstra. Moments, no bo moments like this, moments takie są po prostu ważne i myślę sobie, że... zobaczymy, czy będziemy powtarzać. Oczywiście też jakbyście dali znać, czy chcielibyście więcej filmów po polsku, napiszcie, co myślicie, co czujecie, bo wiecie, może to tak jest, że jednak ten polski mój tutorial to nie jest to samo, nie brzmi tak samo, czy to nie słucha się tego w taki sam dobry sposób, no nie wiem, to wy będziecie wiedzieć lepiej ode mnie. Próbuję jeszcze coś znaleźć, no bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ja muszę mieć pięć, jakoś tak myślę. Nie wiem, co tutaj dorzucić. Nie wiem, co tutaj dorzucić. Może coś ze starych stickersów? Mamy tu jakieś stare? Albo w ogóle
Nie, no coś tutaj jednak ze sprinkle color, smile, choose happiness, sprinkle. Darling, you can do it. Nie, to nie będzie pasować, bo to są wszystko za duże. Zaraz będziemy kończyć, sadly. Niestety. Tones of Beauty, Dreamer. What a journey. What a journey, no. To była journey, muszę przyznać. What a journey. Może też tutaj, tak po, może tutaj, tak po prostu. O, rzućmy sobie to tutaj. A w ogóle to fajnie by było wziąć datownik i sobie datę zapisać. Tylko który dzisiaj jest? Emiś, wiesz, który dzisiaj jest? 7 maj, kochani. Nie mam pojęcia, kiedy my ten film włączymy, wrzucimy. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać dłużej jak kilka dni. Postaram się, ale wiecie, że nagrywam 7 maj, a zobaczymy, kiedy mi się uda go zuploadingować. 7 maj, dla potomnych, po polsku filmik pierwszy. Wow. Myślę sobie, że mój glugan już jest gorący, ciepły i możemy go zdecydowanie użyć. I w ogóle ogólnie, jakbyście dali znać to moje plecenie, że tak powiem, po polsku. Jak to wam słychać? Jak to wam pasuje? Jak to w ogóle jest z waszej perspektywy? No bo moi tutaj się śmieją ze mnie mega, że to w ogóle jest takie dziwolądztwo, mi gadanie, znaczy moje gadanie. Pewnie jakbym częściej nagrywała, częściej mówiła po polsku, to i oni by się przyzwyczaili i pewnie i mi by było łatwiej, ale tak sobie myślę, że nie jest najgorzej, jeśli chodzi o moje turkotanie, bo gadam i końca nie słychać, więc może nie jest tak źle, może by było jeszcze więcej gadania, gdybym była przyzwyczajona. Aha, białe splashes, no tak, no zapomniałabym, słuchajcie, o najważniejszym elemencie Marty projektów. No ja po prostu kocham white splashes, to jest taki mój signature, tak uwielbiam. A jeszcze wiecie co, rzucimy sobie, myślę, wraca znów, mam mój sławetny tekst stampelek, no kocham go też bardzo mocno i troszeczkę damy go, dodamy tutaj tak na przykład, nie wiem, na przykład może w tym miejscu tak ciutkę, tak odrobinkę, tak wiecie, o. Pamiętajcie też, że stempel, taki tekst, to jest w ogóle taki stempel must have też, bo to pasuje do każdego projektu, naprawdę, to już nieważne, co wy za projekt robicie, tekst zawsze pasuje. Nie musicie mieć mojego stempla z mojego sklepu, na pewno stempel tekstowy albo macie w domu, albo możecie kupić jakiś może używany stempel czasami, bo to naprawdę nie jest ważne, co to jest za tekst. Chyba że przywiązujecie wagę, no to super. Ja nawet czasami, widzicie, mam upside down do góry nogami i nawet aż tak nie zwracam uwagi, bo to bardziej chodzi o jakoś taką, jakieś takie, że to tam jest, niż co tam jest napisane. Bardziej tak mi robi tutaj ciemność, myślę sobie, Boże, jakie to jest dziwne stwierdzenie, robi taki jakiś kontur, jakąś taką informację daje, pociemnia w ogóle tutaj te elementy, te brzeszki, to jest takie fajne, ja to lubię, ale to znowu też jest, wiecie, bardzo, bardzo indywidualna sprawa, no nie każdy lubi to czy tamto i całe szczęście, no nie jesteśmy wszyscy tacy sami i dziękować, bo to naprawdę jest dobrze, że każdy jest inny. Zobaczcie, jak to fajnie wypełnia stronę w ogóle taki. I zobaczcie, zauważcie, że nie używam stamping block, bo taka nieregularność tego stempla jest zdecydowanie fajniejsza, kiedy właśnie mamy tą, nie mamy tej kontroli do końca, ale ja naciskam tylko tak w pewnych miejscach, tylko delikatnie. Nie inkuję, żeby wszędzie było równo, tylko staram się po prostu właśnie tak jakoś no wiecie, tu do góry nogami, upside down, boku, z boku, z prawa, z lewa, tu w ogóle dla mnie nie ma znaczenia. To jest bardziej taki jakby, jak to się mówi, no taki bardziej jakby dodatek, background idea, niż to tak jak te ryżowe tutaj, no przecież nieważne, co tam jest napisane, no. Mam nadzieję, że nic złego, chociaż już zdarzyło mi się nagrać film, gdzie był F, przekleństwo na F, można się domyślić, i na music, na muzycznych stronach, i ja tego nie wyłapałam w trakcie tworzenia, bo ja w ogóle się nie skupiałam, co tam jest napisane, ja tylko patrzyłam, że tam są music notes, muzyczne jakieś tam papiery i super, a w ogóle rano wstaję, a tam tona komentarzy, maili ze śmiechem, totalnie śmiechem, że w ogóle Marta, tam są przekleństwa, czy ty to widziałaś, a ja nie widziałam, a ja poszłam spać, puściłam film, niczego nieświadoma i w ogóle heja, rano wstaję do w ogóle inna rzeczywistość i tona maili, uratuj, kasuj, cofaj, i tak zrobiłam, no oczywiście zedytowałam w YouTubie, można zedytować, tam wyblankować, czy coś takiego, już nie pamiętam nawet, ale pamiętam, jak mi serce biło, jak się wystraszyłam, a z drugiej strony sobie myślę, Marta, no takie rzeczy się zdarzają, przecież to nie jest koniec świata, że jakieś przekleństwo się tam trafiło. Naprawdę nie czytałam, no przecież
nikogo nie chciałam obrazić i nikt, absolutnie nikt się nie poczuł dotknięty, ale takie śmiechy mieli, tak się chichrali z tej sytuacji, że to w ogóle kosmos, te komentarze, to było tak, tak się śmiali, że po prostu nie do... Ja nie myślałam nawet, że to będzie aż takie śmieszne, a rzeczywiście dosyć było. No słuchajcie, moi drodzy cudowni polscy i niepolscy oglądający, bardzo się cieszę, że mieliśmy taką możliwość. Mam nadzieję, że wy również się cieszycie. Muszę spauzować znowu. Musiałam zatrzymać, bo już 25 minut gadałam i bałam się, że nas rozłączy w trakcie moich pożegnań. Słuchajcie, strona wyszła prześlicznie. No, ja tak lubię być nieskromna. W takim sensie, że też uczę, wiecie, zawsze kochać to, co tworzymy, bo to nie jest tak, że jestem najlepsza. To nie jest tak, że ty jesteś najlepszy, czy ktoś... To nie jest kwestia bycia najlepszym, tylko kwestia kochania siebie i kochania tego, co tworzymy. I staram się tego właśnie uczyć, że enjoy what you have, enjoy what you created. Wiecie, jakby cieszmy się tym, bądźmy dumni, szczęśliwi. Nie zawsze wszystko wychodzi i to też jest okej. No przecież nie zawsze wszystko wyjdzie. Uczymy się każdego dnia. Ta praca wyszła przepięknie. To w ogóle takie fajne, bo ja nie wiedziałam, nie planowałam. Poza tym, że chciałam użyć polskich produktów, to ja nie do końca tak planowałam, co to wyjdzie. A myślę, że wyszło całkiem fajnie i cieszę się, że mieliśmy taką możliwość. Mam nadzieję, że dacie mi znać, co myślicie. Naprawdę, naprawdę zależy mi na usłyszeniu waszej opinii. Wasz odbiór jest naprawdę niezbędny. A w ogóle to już pomijam, może też to powiem, bo może nie każdy wie, że w ogóle dla twórców każdego typu, czy to są kosmetyczne tutoriale, jak się malować, czy crafty właśnie, czy ktoś vloguje, to nie ma znaczenia. W ogóle komentarze na YouTubie są mega ważne, bo jakby dają ludziom... dają YouTube, im więcej komentarzy, czy w ogóle, że się dzieje na kanale, to daje ludziom, daje YouTube'owi informację, o, ja lubię ten kanał, ona też, ta osoba też. I YouTube stwierdza, o, oni są fajni, ten kanał jest dobry, albo interesujący, albo potrzebny. I po prostu pokazują go właśnie, na przykład... Jak ty w ogóle nie komentujesz na filmach, moi drodzy, to wiesz, to jest tak, że po prostu YouTube stwierdza, o, nie zainteresowana i po drugim, trzecim razie nie pokaże ci już nowych filmów, mimo że ty zasubskrybowałaś, czy zasubskrybowałeś ten kanał. I to jest taka właśnie, ja mówię to często w moich filmach po angielsku, ale myślę sobie znów, że jesteśmy tutaj po polsku, nie każdy słucha, co ja tam gadam po angielsku, to jest naturalne. To tak wspomnę, że słuchajcie, warto lajkować, to jest bardzo ważne, warto komentować i udzielać się na kanałach waszych twórców, ludzi, których uwielbiacie, kochacie, bo po prostu to pomaga im kanałom. To jest tak mega ważne. Wiecie, mój kanał jest duży, naprawdę, ja mam tego świadomość, z czego jestem ogromnie dumna i wdzięczna. I to jest też troszeczkę inaczej, ta aktywność jest istotna bardzo, ale ja myślę o tych małych kanałach, wiecie, tych, którzy mają 1000 subskrypcji, 2000, 5 czy 10, dla nich właśnie to jest mega ważne, a polskie kanały są szczególnie malutkie, są szczególnie ciężko im się wybić, bo po prostu mówią po polsku, nie docierają do szerszej rzeszy ludzi, więc... Wasze komentarze i wsparcie dla tych małych YouTube'owych kanałów, w ogóle dla polskich marek jest mega istotne. Ja jestem totalnie taka love for Poland i taka jestem bardzo wspierająca i lokalną tutaj społeczność, gdzie mieszkam, ale także i polskie, więc moi drodzy, trzymam kciuki za was wszystkich i jeśli macie małe kanały, to mam nadzieję, że wasi odbiorcy będą częściej komentować. Zapraszam was i tak podpowiadam troszeczkę, bo to jest takie ważne, słuchajcie, tak dzielić się tą dobrocią, tak po prostu. Myślę sobie, że już ledwo mówię, więc chyba czas naprawdę się pożegnać. I nie mogę w to uwierzyć, że nie dość, że musimy się żegnać i to jest takie dosyć smutne, to że naprawdę skończyliśmy coś super pięknego. Czekam na wasze prace. Proszę was, otagujcie mnie na Facebooku, w mojej grupie, na Instagramie. Ja naprawdę muszę to zobaczyć. Ja to bardzo pragnę zobaczyć, więc proszę was. I tak samo wszyscy inni mogą to zobaczyć, więc użyjcie hashtagu MaremiSmallArt. Próbujcie, żebym was zobaczyła, bo na pewno macie ITD papiery, jestem przekonana. Tak samo ta kartka, jeśli jesteście zainteresowani, to jest Zoju Design. Prześliczne papiery. Odwiedźcie ich strony, ich grupy, ich Facebooki, wesprzyjcie ich. To jest takie cudowne i ważne, potrzebne. Dobra, kończę tutaj, naprawdę kończę. Jestem
przedumna z tej strony. Bardzo mi się podoba. Jest taka inna, taka jakaś taka flying everything around. It's just takie bardzo interesting. To jest super, super fajne. To będę kończyć. Moi kochani, życzę Wam pięknego, cudownego, wspaniałego dnia. Dnia, poranka, wieczoru. Kiedykolwiek Wy to będziecie oglądać. Weekendu może nawet. Życzę Wam cudownych, twórczych chwil. Nie mogę się doczekać, jak usłyszę od Was kilka słów. Z niecierpliwością będę czekać. Muszę przyznać, że bardzo szybko opublikuję ten film, bo tak jestem podekscytowana na niego, więc możecie też dać znać, jak to się nazywa, waszym kolegom i koleżankom, którzy tworzą, którzy są Polakami właśnie i może nie doszli do mojego kanału, bo ja mówię po angielsku, a może warto, więc może ten filmik podeślicie komuś, byłoby super. Dziękuję Wam bardzo za ten czas wspólnie spędzony. Życzę Wam udanych malunków. Nie mogę przestać się gapić na tą stronę, naprawdę. Już tęsknię i powiem szczerze, nie wykluczam następnego filmu po polsku, bo miałam ogromną frajdę, a to jest tak ważne w życiu. Więc kochani, do dzieła, do zobaczenia wkrótce i wszystkiego, wszystkiego cudownego. Bądźcie zdrowi, bezpieczni i do zobaczenia bardzo, bardzo niedługo. To do zobaczenia. Do zobaczenia gdzieś tam w sieci. Ściskam Was bardzo mocno i widzicie, nie mogę się rozstać. Till the next time. Happy crafting and I'll chat to you very, very soon. Bye!